Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na 21. sesji Rady Gminy Czernichów. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Witam naszego gościa, zastępcę kierownika oddziału Kraków Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego, pana Andrzeja Rudwika, który dokona prezentacji i będzie ewentualnie, proszę sobie usiąść, będzie na ewentualne pytania Państwa odpowiadał. Witam serdecznie pana wicewójta, witam pana kierownika, drugiego pana kierownika, witam panią sekretarz, panią dyrektor, panią kierownik, pana kierownika, państwa sołtysów, witam serdecznie pana operatora, witam pana dyrektora, pana inspektora, pana redaktora, witam mieszkańca naszej gminy, witam panią Izę, witam serdecznie państwa radnych. Proszę Państwa, przybliżę teraz proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji. Wygląda on następująco. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 20. sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 21 marca 2016 roku. Punkt czwarty, informacja o aktywizacji zawodowej i stanie bezrobocia w Gminie Czernichów w roku 2015. Punkt piąty, przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej i rekomendacji do budżetu na 2017 rok. Punkt szósty, analiza funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Punkt siódmy, informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym. Punkt ósmy, podjęcie uchwał w sprawie. Uchwała numer jeden. Uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czernichów. Uchwała numer 2. Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czernichów na lata 2015-2030. Uchwała numer 3. Zmiany uchwały Rady Gminy Czernichów z dnia 28 września 2015 roku w sprawie przyjęcia planu gospodarki i niskoemisyjnej dla Gminy Czernichów na lata 2015-2020. Uchwała numer 4. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Uchwała numer 5. Zmiany uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 z dnia 30 grudnia 2015 roku. Uchwała numer 6. Również zmiany uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 z dnia 30 grudnia 2015 roku. Uchwała numer 7, kolejna zmiana uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 z dnia 30 grudnia 2015 roku. Uchwała numer 8, zmiany uchwały z dnia 30 grudnia 2015 roku Rady Gminy Czernichów w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów. Punkt 9, interpelacje i wnioski radnych. Punkt 10, wolne wnioski. Punkt 11, zakończenie sesji. Czy są jakieś wnioski do porządku obrad? Bardzo proszę, panie wójcie. Dzień dobry państwu. Ja mam taki wniosek, żeby wycofać uchwałę numer 1 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czernichów. Tam jeszcze nie ma chyba stosownej opinii związków zawodowych do tej uchwały. Zresztą to było chyba przedstawione na komisji również, że tak będzie. Tak, też chciałam włożyć teraz taki wniosek. I chciałbym Państwa prosić o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości wraz z jednoczesnym udzieleniem 99% bonifikaty od ustalenia ceny sprzedaży. Ta uchwała była przedstawiona na komisji inwestycji. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś inne propozycje do porządku obrad? Nie widzę. Kto z Państwa jest za tym, aby wycofać uchwałę numer 1 dotyczącej regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czernichów? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. 14 osób bierze udział w tym momencie. Jednogłośnie dziękuję. Proszę Państwa, kto z Państwa jest za tym, aby rozpatrywać na dzisiejszej sesji projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w
wraz z jednoczesnym udzieleniem 99% bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży. Ja tylko przypomnę, że ten projekt uchwały został Państwu drogą mailową przesłany 20 kwietnia. Był on omawiany i opiniowany na Komisji Inwestycji. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem do porządku obrad tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Jeżeli nie będzie sprzeciwów, to proponuję, aby ten projekt uchwały zamienić za ten wycofany, czyli żeby on był projektem numer 1, żebyśmy dalszej kolejności już nie zmieniali. Przechodzimy do punktu trzeciego, przyjęcie protokołu z 20 sesji Rady Gminy Czerwików z dnia 21 marca 2016 roku. Państwo mieliście się okazję zapoznać z protokołem. Czy są jakieś uwagi albo sugestie do protokołu? Nie widzę, dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja o aktywizacji zawodowej i stanie bezrobocia w gminie Czerwików w roku 2015. I tutaj bardzo proszę pana kierownika o zastępcę kierownika, tak, o przedstawienie prezentacji i później zapraszam Państwa do dyskusji. Bardzo proszę. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry wszystkim tutaj zgromadzonym. Proszę Państwa, nazywam się Andrzej Ludwik, jestem zastępcą kierownika oddziału w Krakowie Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego. Dodam tylko, że oddział w Krakowie zajmuje się aktywizacją osób bezrobotnych, które są z terenu gminy Czernichów, więc z tej racji też dlatego tutaj jestem. Proszę Państwa, chciałbym rozpocząć od nakreślenia takiej sytuacji o stanie bezrobocia w powiecie krakowskim, a potem przejdę do omawiania tej sytuacji w roku 2015 o aktywizacji zawodowej i również stanie bezrobocia w gminie Czernichów. Stan na koniec roku 2015, czyli 31 grudzień, zarejestrowanych osób bezrobotnych w Urzędzie Pracy było 6531, w tym 3364 to kobiety. 245 osób było zarejestrowanych jako osoby o statusie poszukujących pracy i z tego 466 osób to osoby niepełnosprawne. Na tym slajdzie, proszę Państwa, widać stan bezrobocia na przestrzeni całego roku. No i proszę Państwa, chciałbym tylko dodać, że poziom bezrobocia w powiecie krakowskim jest, no, powiedziałbym, znacznie niższy niż ten rejestrowany w Polsce i również niższy niż ten rejestrowany w całym województwie małopolskim. Oczywiście widać tutaj, że wzrost tej stopy bezrobocia następuje sezonowo, czyli w okresach zimowych wzrasta, w okresach letnich maleje i potem znowu w okresach późno jesiennych wzrasta. Jest to tendencja, no, powiedziałbym, która się cyklicznie powtarza każdego roku. Proszę Państwa, spośród 6531 osób bezrobotnych 989 osób posiadało prawo do zasiłku. Natomiast osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy było 5606. Ja może tutaj jeszcze troszeczkę uściśle, na czym polega kwalifikacja osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. To są osoby bezrobotne,
które mają największe trudności z wejściem na rynek pracy. W związku z powyższym te osoby powinny być objęte w pierwszej kolejności wsparciem tutaj poprzez formy pomocy, te formy, które za chwilkę będę Państwu również przedstawiał. I tak, osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy to są osoby do 30 roku życia, w tym jeszcze starsza kwalifikacja przed nowelizacją ustawy to były osoby tylko i wyłącznie do 25 roku życia, więc teraz tutaj troszeczkę ten poziom nam się podniósł. To są również osoby długotrwale bezrobotne, czyli pozostające nieprzerwanie bez pracy, czyli w rejestrze osób bezrobotnych 12 miesięcy. Również to są osoby powyżej 50 roku życia, posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia i osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. No i tutaj stan liczbowy na 31 grudnia 2015 roku przedstawia tutaj ten slajd. Chciałbym teraz, proszę Państwa, kilka słów powiedzieć o profilowaniu. Profilowanie to jest jak gdyby taka nowość, która również weszła nowelizacją ustawy. Profilowanie generalnie polega na tym, że podczas rejestracji osoby bezrobotnej następuje wywiad, w którym ustala się profil bezrobotnego. Każdy profil bezrobotnego oznacza jego tak zwany stopień zaangażowania, mobilności, chęci do aktywizacji i możliwości podjęcia zatrudnienia, czyli wejścia na rynek pracy. I tak osoby z pierwszym profilem to są osoby, które generalnie nie potrzebują specjalnych form z Urzędu Pracy, żeby mogły wejść na rynek pracy. Ich status osoby bezrobotnej prawdopodobnie jest chwilowy i przejściowy. To są osoby, które posiadają duże kwalifikacje, bardzo duże doświadczenie zawodowe. Generalnie są to osoby, które na przykład zmieniają pracę, prawda, poszukują lepsze i chwilowo zarejestrowały się, żeby poszukiwać tej pracy również poprzez Urząd Pracy. Osoby, które się znajdują w drugim profilu, to osoby bezrobotne, które są zdyscyplinowane, są zmotywowane do podjęcia pracy, ale brakuje im właśnie kwalifikacji, brakuje im być może doświadczenia zawodowego, jeśli mówimy tutaj o osobach szczególnie młodych, do 25 roku życia. I tym osobom tak naprawdę Urząd Pracy może najwięcej zaoferować, jeśli chodzi o te wszystkie formy pomocy. I profil pomocy trzeci to jest profil, w którym osoba bezrobotna chwilowo nie jest w stanie wejść na rynek pracy bez pomocy urzędu, ale również bez pomocy prawdopodobnie instytucji zewnętrznych, że tych osoby w tym profilu, sytuacja ich rodzinna, no, sytuacja, w której się znajdują, jest na tyle trudna, że one nie są w stanie zajmować się w tym momencie tak naprawdę poszukiwaniem pracy. I to są osoby bezrobotne, którym tak naprawdę Urząd Pracy zaoferować wiele nie może, jeśli chodzi o te aktywne formy pomocy. Oczywiście w sytuacji zmiany tej chęci, aktywności tej osoby, sytuacji rodzinnej, materialnej, bytowej, zawsze możemy przeprofilować tą osobę, czyli jeszcze raz przeprowadzić ten wywiad. Natomiast tak wygląda właśnie stan na 21 kwietnia 2016 roku. Akurat to są dane aktualne. Proszę Państwa, 10 453 osoby to jest napływ, czyli osoby bezrobotne, które się zarejestrowały w okresie styczeń-grudzień 2015. 11 967 osób
To jest ilość, które zostały wyrejestrowane. Oczywiście większość z tych osób to są osoby, które podjęły zatrudnienie, ale też zostały wyrejestrowane z Urzędu Pracy, z innych przyczyn. I teraz przejdę do informacji o stanie bezrobocia w gminie Czerników w 2015 roku. Liczba bezrobotnych 357 osób, z prawem do zasiłku 66 osób i w szczególnej sytuacji na rynku pracy 302 osoby. I tak, bezrobotni długotrwale 133 osoby, do 30 roku życia 127 osób, powyżej 50 roku życia 89 osób, bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 0 osób, my takich danych akurat nie mamy i nie posiadamy. Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 58 osób i osób niepełnosprawnych 26. Sytuacja w profilach osób bezrobotnych z gminy Czerników przedstawia się następująco. 3 osoby to jest ten pierwszy profil, 240 osób to jest drugi profil, 101 to jest profil trzeci i 16 to jeszcze to są osoby przed profilowaniem, czyli tak naprawdę to są osoby, które się dopiero co zarejestrowały. To jest też stan na 21 kwietnia bieżącego roku. Jeśli chodzi o napływ i odpływ, 591 osób w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku zarejestrowało się w Urzędzie Pracy, no i 620 osób zostało wyrejestrowanych. No tutaj jeszcze raz dodam, że większość z tych osób została wyrejestrowanych w związku z podjęciem pracy. I teraz bezrobotni z gminy Czerników według płci. Tutaj jak widzimy praktycznie jest to równoliczna grupa, jeśli chodzi o rozróżnienie na kobiety i mężczyzn. 160 osób to mężczyźni, 189 to kobiety. Według wieku 63 osoby to są osoby młode do 25 lat, 110 osób 25-34 i to jest najliczniejsza grupa osób w tym przedziale wiekowym, 35-44-67 osób, bardzo podobna grupa również to jest przedział wiekowy 45-54, no i tutaj już mniej, zdecydowanie mniej osób, to są osoby powyżej 55 roku życia i więcej, czyli 32 osoby i 10. Bezrobotni z gminy Czerników według wykształcenia w 2015 roku 51 osób posiadało wykształcenie wyższe, 105 osób policealne i średnie zawodowe, średnie ogólnokształcące 34, mógłbym powiedzieć tylko 34 osoby, 115 osób posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe i 81 osób posiadało wykształcenie gimnazjalne i niższe. Bezrobotni zarejestrowani według stażu pracy w 2015 roku. Do jednego roku stażu pracy 52 osoby, od 1 do 5 79 osób i to jest tutaj większość zdecydowana. 60 osób no, posiadało staż pracy od 5 do 10 lat. Od 10 do 20 lat stażu pracy posiadało 65 osób. No i potem już 20 i 30 więcej tych osób było troszeczkę mniej zarejestrowanych. Tak więc widać, że szczególnie w tych grupach od tak naprawdę jednego roku do 20 lat to jest zdecydowana większość tych osób jest zarejestrowanych, było zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Bezrobotni
oni zarejestrowani według czasu pozostawania bez pracy, czyli mówimy tutaj właśnie o tej długotrwałości. I tak sytuacja przedstawiała się, że 47 osób to są osoby, które pozostawały bez pracy do jednego miesiąca. 90 osób to były osoby, które pozostawały bez pracy od 1 do 3 miesięcy. No i ja się cieszę, że właśnie ta liczba jest taka duża, bo to oznacza, że to osoby, które były zarejestrowane w Urzędzie Pracy, no najdłużej spędziły te 3 miesiące, prawda? Będąc na tak zwanym bezrobociu, mówię już kolokwialnie. 59 osób od 3 do 6 miesięcy przebywało w rejestrach osób bezrobotnych. 72 osoby od 6 do 12 miesięcy. No i tutaj już powyżej 12 miesięcy mamy osoby długotrwale bezrobotne, czyli te, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Tym osobom już możemy przedstawiać w pierwszej kolejności formy pomocy. I no, jest specjalny nacisk kładziony, żeby te osoby właśnie aktywizować. Tutaj troszeczkę liczby, jeśli chodzi o osoby bezrobotne, które skorzystały z form pomocy w Urzędzie Pracy. 51 osób z gminy Czerników, 51 osób z gminy Czerników zostało skierowanych na staże zawodowe, 32 osoby uzupełniło swoje kwalifikacje poprzez szkolenia, 16 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Z robót publicznych skorzystało 22 osoby, z prac społecznie użytecznych 3, z prac interwencyjnych 4 osoby. Doposażenie stanowiska pracy otrzymała 1 osoba, tylko że chciałbym tutaj dodać, że to jest forma pomocy skierowana dla pracodawcy, z tym, że oczywiście pieniądze zawsze idą za osobą bezrobotną, no bo to pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia tej osoby potem przez okres 24 miesięcy. Refundacja składek ZUS, 1 osoba. 299 osób w okresie sprawozdawczym w 2015 roku, czyli od stycznia do grudnia, podjęło pracę, w tym 249 osób pracę niesubsydiowaną, czyli nie tą, która została przedstawiona powyżej. Zgłoszone miejsca pracy przez pracodawców z terenu gminy 28 miejsc pracy. Proszę Państwa, tutaj jeszcze chciałem przedstawić porównanie w stosunku do poprzednich lat, jak ta sytuacja wygląda. Powiedziałbym, że ona jakoś diametralnie się tutaj nie zmienia, oscyluje bardzo w podobnych liczbach i w podobnych zakresach liczbowych. No, na przestrzeni tutaj 4 lat, czyli roku 2012, 13, 14 i 15 przedstawia się właśnie następująco, czyli staż 51 osób, 32. No tutaj widzimy niewielkie różnice w stosunku na przykład do roku 2014. Jakiejś tutaj diametralnej różnicy, proszę Państwa, nie widzę, oprócz zgłoszonych miejsc pracy przez pracodawców z terenu gminy, proszę Państwa, bo tak jak już przed chwilą wspomniałem, było ich no zaledwie 28. Na przestrzeni tych 4 lat liczba osób bezrobotnych nam spada, no ale to jest oczywiście trend krajowy i również w województwie taka sytuacja ma miejsce, więc to jest no oczywiście związane z tym, że być może nam się troszeczkę poprawiła gospodarka. Teraz proszę Państwa troszkę o kwotach wydatkowanych. Zrobiłem kilka takich slajdów, żeby ująć tutaj chociaż w jakimś zakresie pieniądze, jakie są
wydatkowane, jakie idą za osobami bezrobotnymi, jak zaczynamy ich aktywizować. Proszę Państwa, organizacja robót publicznych, tutaj gmina Czernichów na tle innych gmin, które obsługuje Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego. 16 osób skorzystało z robót publicznych. No i tutaj jest koszt jak gdyby organizacji takich robót publicznych 106 456. No tak tylko obrazowo, żeby można było zobaczyć, która gmina tutaj akurat w jakim zakresie góruje. Oczywiście proszę nie brać tego do siebie, bo to jest naprawdę uzależnione od wielu innych czynników. Chodzi tylko o aktywność osób bezrobotnych, ale to też jest aktywność gmin, proszę Państwa. To jest też możliwość w ogóle zorganizowania im takich form pomocy, co się wiąże z tym, że musi być jakiś opiekun, ktoś musi tę umowę podpisać, ta osoba musi też mieć coś, móc wykonywać, proszę Państwa, więc to nie jest takie proste. Organizatorzy prac społecznie użytecznych. I tutaj gmina Czernichów, od razu się nasuwa odpowiedź na przedostatnim miejscu, proszę też tego tak nie traktować. Liczba osób, 3 osoby zostały skierowane, być może też 3 osoby mogliśmy skierować. No i tutaj koszt 5103. Proszę Państwa, staże w gminach, ale mówimy tutaj o stażach, które były organizowane w urzędach gmin lub jednostkach im podległych. I no tutaj mamy 7 osób, jest to koszt łączny ponad 40 tysięcy. No dla zobrazowania można zobaczyć, które gminy właśnie ilu stażystów przyjęły albo ile skierował Urząd Pracy tutaj do danych gmin. I proszę Państwa, na podsumowanie chciałbym jeszcze dodać o projektach i programach specjalnych, które były realizowane w 2015 roku przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego. Oczywiście część tych programów i projektów była realizowanych przy współpracy i przy porozumieniu z innymi również gminami i jednostkami. Projekt Lubię To. Program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, tak, 2014-2020, bardzo duży projekt, który również ma swoją kolejną edycję w tym roku i to jest aktywizacja osób do 30 roku życia, czyli tylko takie i wyłącznie osoby mogły korzystać, mogły wejść do tego projektu. W tym projekcie tutaj działaniami wsparcia było pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże, studia podyplomowe, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia i bony na zasiedlenie. Jeszcze dodam, że bony na zasiedlenie, na zatrudnienie, refundacja kosztów zatrudnienia osoby do 30 roku życia to są formy nowe, do których zachęcam, żeby korzystali po pierwsze bezrobotni i również pracodawcy bądź przedsiębiorcy. Więc jeśli Państwo są w stanie też przekazać tą informację, zapraszam też przedsiębiorców i pracodawców nawet do tego, żeby przyszli do Urzędu Pracy. Będziemy przekazywać im tą informację, z czego mogą skorzystać tych pieniędzy w tym roku. Również jest trochę. No chciałbym dodać, że tutaj bardzo duża ilość osób otrzymała staże zawodowe, no bo to jest aż liczba 690 osób, proszę Państwa, do 30 roku życia. Tyle osób z samego projektu Lubię To zostało skierowanych na staże zawodowe. Kolejny projekt Mania Pracowania. Oczywiście jeśli mówimy o osobach do 30 roku życia, no to musimy też pamiętać, że jeszcze w rejestrach pozostały inne grupy wiekowe. W związku z tym dla tych pozostałych grup wiekowych ten projekt właśnie był skierowany, Mania Pracowania. Również w tym roku jest realizowana kolejna edycja, czyli to jest pomoc osobom powyżej 30 roku życia i tak naprawdę bardzo podobne działania tutaj, czyli wsparcia były realizowane w tym projekcie, czyli pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże, szkolenia i jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Ja jeszcze dodam tutaj po programach specjalnych gwarancja 50+. Myślę, że nie trudno się domyślić, dla kogo jest ten program był przeznaczony, czyli był skierowany do osób w grupie wiekowej 50+. I również tutaj działania, jakie były realizowane, to poradnictwo zawodowe, staże, roboty publiczne, szkolenia zawodowe. Jeszcze te formy powyżej były poprzedzone takim szkoleniem inspirującym, wzmacniającym ustawy, zwrot kosztów przyjazdu i jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej również tutaj się znalazły. Proszę Państwa, kolejny program Siła Wieku. To są, proszę Państwa, już programy z rezerwy ministra, czyli to, co urzędy pracy generalnie raczej dostają w drugiej połowie roku po wyczerpaniu się tej podstawowej puli środków z Funduszu Pracy. I rezerwa ministra Siła Wieku, czyli tutaj osoby bezrobotne pomiędzy 30 a 50 rokiem życia mogły korzystać z tego projektu, no i mogły skorzystać z robót publicznych lub z otrzymaniem środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej, przepis na zatrudnienie. Program skierowany dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. To, co Państwu na początku przedstawiałem właśnie, czyli te osoby do 30 roku życia, długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni, to właśnie do tych osób był ten program skierowany. PFRON, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, no, otrzymaliśmy kwotę 50 000 zł w tamtym roku. Mogliśmy tak naprawdę niewiele tutaj osób zaktywizować, bo jedna osoba dostała środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i 3 osoby skorzystały ze szkoleń zawodowych. Również program Junior też był realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tylko że tutaj był osobny limit finansowy 100 000 i osoby mogły skorzystać z poradnictwa zawodowego, ze staży zawodowych. Były też premie dla doradców zawodowych za opiekę, były świadczenia rehabilitacyjne dla tych osób właśnie, które podjęły tutaj w tym programie swoją aktywność i również premie dla pracodawców, bo no, chciałbym też przekazać Państwu informację, że jest bardzo niestety nadal duży opór, jeśli chodzi o przyjmowanie na staże, czy jakie inne formy pomocy osób, czy po 50 roku życia, czy z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, więc te premie dla pracodawców tutaj właśnie były uwzględnione. Program Złota Rączka, osoby, które miały ustalony drugi lub trzeci profil, mogły skorzystać z tego programu, czyli proszę Państwa, to jest ten wyjątek. Trzeci profil mógł skorzystać właśnie z tego programu. I tutaj było poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, roboty publiczne i zwrot kosztów rzeczowych. Krajowy Fundusz Szkoleniowy, to jeszcze dodam tutaj KFS, to jest też jak gdyby nowa forma pomocy, gdzie mogą tutaj, o którą mogą się składać pracodawcy oraz pracownicy w wieku powyżej 45 lat. I tak naprawdę te środki są przeznaczane na szkolenia zawodowe oraz studia podyplomowe. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że w jakiś sposób wyjaśniłem kilka kwestii. Przedstawiłem Państwu tą informację o stanie bezrobocia w gminie Czernichów w roku 2015. No i zachęcam do współpracy w tym roku przedsiębiorców, również tutaj pana wójta zapraszam do współpracy, jeśli chodzi o te formy pomocy, jakie w tym roku tutaj możemy realizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za prezentację. Proszę sobie pozwolić, być może dać pytania. Proszę Państwa, dostaliście Państwo również drogą elektroniczną informację. Tekst przekazał pan zastępca kierownika przed momentem, gdzie
pytanie dotyczy stażu organizowanego dla bezrobotnych w gminie Czerników. Czy te 7 osób, które otrzymały staż, to była całkowita liczba chętnych, czy też ci, którym się udało ten staż otrzymać? Czy ma Pan takie informacje? Nie, to są osoby, które zostały już skierowane na staż. Liczba chętnych jest zawsze o wiele większa. Właśnie. Na pewno, tak, tak, proszę Państwa. To tak wygląda, że jeśli chodzi w ogóle o organizację staży zawodowych, jest to dosyć trudna sytuacja, szczególnie dla Urzędu Pracy, bo z jednej strony to pracodawca czy ten wnioskodawca musi złożyć wniosek, który chce przyjąć na staż osobę bezrobotną, no na przykład gmina w tej sytuacji. Z drugiej strony my mamy w bazie osoby bezrobotne. Jeśli w danym wniosku nie wskaże ten wnioskodawca konkretnej osoby, to my musimy znaleźć osobę z naszej bazy, więc musimy uwzględnić jej miejsce zamieszkania, bo wiadomo, że na ten staż nie może dojeżdżać, prawda, z jednego końca powiatu na drugi. I tak naprawdę musimy też brać pod uwagę, jakie limity finansowe mamy, na jakie grupy wiekowe osób. Tak naprawdę niestety to się do tego sprowadza. Więc tak, to odpowiadając, o wiele większa liczba osób było chętnych, tak, i zainteresowanych na pewno. Dobrze, i rozumiem, że beneficjenci tych projektów, które Pan przed chwilą przedstawił, to są dla całego powiatu krakowskiego, prawda? To była liczba beneficjentów. To znaczy, ja na początku przedstawiałem dla całego tutaj powiatu, a potem przechodziłem do prezentowania liczby z gminy Czerników. Tak, ale wśród tych projektów, czyli ta ostatnia część prezentacji. Tak, to było tak. To były ogólne informacje na temat tak. No właśnie, to o tę ostatnią część. Zrealizowane projekty. I ostatnia sprawa, 127 osób do lat 30 pozostaje bezrobotnych u nas w gminie. Mówił Pan o profilowaniu, czy tutaj ma Pan też takie informacje, bo być może nie, do którego profilu są te osoby jakby do 30 roku życia zakwalifikowane? Nie mam takich informacji, bo musielibyśmy jak gdyby zrobić kolejną statystykę, czyli spośród tych, prawda, z tych osób, które się mieszczą w przedziale wiekowym, na pewno zdecydowana większość to będą osoby w drugim profilu. To od razu tutaj mówię. Myślę, że niewiele będzie osób w pierwszym profilu i być może 1/3, 1/4 osób to będą osoby z trzecim profilem. Ja tak tutaj przedstawiam te informacje, biorąc pod uwagę całą bazę osób bezrobotnych. Oczywiście te wahania mogą troszeczkę, te różnice mogą być minimalne, ale myślę, że mniej więcej tak to się przedstawi. Dobrze, dziękuję Panu. Proszę bardzo. Chciałem zapytać, chodzi mi o pracowników obraz publicznych. Na roboty publiczne. Mówimy o organizacji robót publicznych, tak. Czy w porównaniu z tymi gminami jest troszeczkę tyle na opiekunów? A myślę, że u nas jest szansa dla takich ludzi praca, bo mamy takich różnych rzeczy, które można byłoby tymi ludźmi zrobić. Tak, oczywiście, proszę Państwa. Czy to zależy, że jesteśmy tak troszeczkę na końcu, jeśli chodzi o liczbę tych pracowników? Proszę Państwa, my zawsze robimy zapotrzebowanie, szczególnie w ostatnim czasie, wysyłamy do gmin taką informację o zapotrzebowaniu na dane formy wsparcia. I potem, biorąc pod uwagę to, co każda z gmin wysyła do nas, przedstawia tą informację, mniej więcej na podstawie tych danych staramy się potem realizować te wnioski, bo mamy też okrojony budżet. To nie jest tak, że niestety tych środków jest nieskończenie wiele. Ten budżet jest ograniczony i biorąc pod uwagę tutaj te wszystkie gminy, staramy się zrealizować z każdą gminą te roboty publiczne. Tylko ja od razu też dodam, że to też różnie bywa, bo czasami jak dostajemy na przykład wniosek na tą formę pomocy, to my już jesteśmy w okresie praktycznie od końca wydatkowania. A nie wiemy, czy z rezerwy ministra otrzymamy na tą formę pomocy, czy nie otrzymamy. Więc ja zachęcam na pewno do składania tych wniosków, bo jeśli my wniosków nie mamy, to nie jesteśmy po prostu w stanie tego zrealizować. Co więcej, ja myślę, że to jeszcze wynika z tego, że czasami jest problem z osobami bezrobotnymi, bo nawet jeśli gmina złoży dużo wniosków do Urzędu Pracy, to my, biorąc pod uwagę, że zapraszamy potem do Urzędu Pracy te osoby z danej gminy, które mogłyby akurat skorzystać, to się okazuje, że jedna osoba ma problemy zdrowotne, kolejna osoba
oczywiście moglibyśmy ją w sposób kategoryczny aktywizować, czyli na zasadzie proszę przyjąć tą ofertę, prawda, aktywizacji, albo dziękujemy panu. Tylko że to tak naprawdę na dłuższą metę nie przynosi żadnego skutku. Jeszcze uzupełniające pytanie, chodzi o staż, nie? Że maksymalny okres jaki jest? Wiemy, że przeważnie urząd daje pracę na 3 miesiące. Maksymalnie ile może być dana osoba? 12 miesięcy. Tylko już ja tutaj chciałbym dodać, jeśli chodzi o te projekty, o których mówiłem, że generalnie z tych projektów najwięcej zorganizowaliśmy staży zawodowych, to tam staże zawodowe są organizowane ze względu na miesiąc, w którym osoba została skierowana na staż. Bo my musimy zakończyć organizację stażu powiedzmy najpóźniej z końcem listopada. Więc jeśli osoba wejdzie, na przykład pójdzie na ten staż w marcu czy w kwietniu, a najwcześniej mamy środki do wydatkowania właśnie już dopiero od tego miesiąca, no to wtedy ta osoba może być maksymalnie, powiedzmy, do końca listopada. Jeśli osoba dopiero idzie na staż od września, no to niestety to jest bardzo krótki okres i to tak naprawdę wynika tylko z tego, bo w różnych też okresach nam się osoby rejestrują. Niestety praktycznie nie robimy w ten sposób tak, że jest realizacja stażu od listopada do marca kolejnego roku, bo my musimy się rozliczyć w danym projekcie do końca roku, tak naprawdę do grudnia z formy aktywnej. Panie kierowniku, najlepiej rejestrować się na początku roku. Największa szansa, że na tym stażu możemy... Niestety tak to wygląda, albo osoba właśnie jest w rejestrze osób bezrobotnych, przechodzi na kolejny rok, staje się osobą długotrwale bezrobotną i już wtedy ma jedną kwalifikację, gdzie prawo pozwala, żeby na ten staż została skierowana. No takie są wytyczne ministerstwa, takie są zasady. Dla nas to też jest pewne ograniczenie, proszę państwa, bo my musimy to wszystko planować, a pieniądze można zaplanować, wydatki można zaplanować. Najgorzej jest zaplanować działania z daną osobą, bo różne sytuacje się wydarzają. I to jest tego. Przepraszam, u nas są 3 miesiące, pierwsze jakby 3 miesiące, później jest przedłużana. Tak. Proszę państwa, to znaczy w projektach tych mania pracowania i lubię to, jeśli jest taka możliwość, czyli osoba na przykład nie była jeszcze na stażu i ma te pełne 12 miesięcy możliwość, żeby była na tym stażu, to staramy się dawać maksymalny termin, jaki możemy dać z uwagi na realizację projektu. Natomiast jeśli chodzi o fundusz pracy, no to dajemy wtedy 3 miesiące i wtedy patrzymy się, jaki mamy budżet, prawda, jaki mamy jeszcze limit finansowy, więc tak to wygląda. Więc to zależy tutaj, jeśli chodzi o projekty, z jakiego źródła jeszcze jest to finansowane. Dziękuję bardzo. Proszę. Proszę, panie sekretarz, sołtys Ruszociec, pan radny. Ja właściwie nie z pytaniem, tylko chciałam skorzystać z okazji, że widzimy tu u nas, że gościmy pana kierownika, na pana ręce, ale też dla wszystkich pracowników przekazać podziękowania za taką bardzo skuteczną i harmonijną współpracę. Chcę powiedzieć też państwu radnym, że i Urząd Gminy, i większość jednostek organizacyjnych rokrocznie korzysta z tej współpracy. Korzysta też z korzyścią praw osób, które przyjmujemy na straże czy na roboty publiczne. To są główne koszty, ale nie jedyne. Mieliśmy też i złote rączki. W tym roku na przykład będzie konserwator program, także jesteśmy w kontakcie. Natomiast faktycznie problemy, które wynikają, rozumiem, że one są w dużej mierze niezależne od państwa, to jest to takie szatkowanie umów na dość krótkie okresy, bo jednak inaczej się podchodzi do pracownika, jeśli wiemy, że mamy go na powiedzmy pół roku czy 9 miesięcy, inaczej na 3 miesiące. W administracji nie jest takich praw doryczych, które się robi, no ktoś jest to robi, a później sobie odchodzi i robi to w godzinie. Przeważnie przychodzą do tych rozmów, te zadania. Czyli też zainwestować czas i wysiłek pracowników. I te krótkie umowy, bez pewności, że będzie możliwe przedłużenia, one są bardziej kłopotliwe. Wiele lat temu bywało troszkę inaczej, bywało tak, że się od razu na przykład na 9 miesięcy umowę zawierało. No ale to rozumiem, zdaje się, że tak, ja jeszcze natomiast chcę też powiedzieć,
różne formy aktywizacji zawodowej najpierw się przewinęły, a później, czasem nawet po jakiejś przerwie, znalazły tutaj zatrudnienie. Więc jest to skuteczne, aczkolwiek jest zawsze powiązane bezpośrednio jedno z drugim. Ale też wiele osób pracuje w innych instytucjach i faktycznie to spełnia swoją rolę. Także dziękuję, jeszcze liczę na przyszłość. Ja również dziękuję za takie słowa otuchy. Na pewno przekażę pani dyrektor tutaj te podziękowania. Ja może tylko tyle dodam od siebie, że jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby organizować te formy na dłuższe okresy, tylko to potem wynika z tego, że nie chcemy od razu wyzerować swoich limitów, bo inne gminy też mają zapotrzebowania, no i niestety tak to wygląda, a nie inaczej, szczególnie z funduszu pracy. Natomiast chodzi też o tą informację. Jak my mamy szybko informacje, szybko wnioski na początku roku złożone, czy jeszcze na końcu roku, to wtedy możemy podejmować szybko te działania. Bo potem już w trakcie roku jest coraz trudniej, bo tego czasu zostaje coraz trudniej. Ale tą uwagę na pewno przekażę również pani. Dziękuję bardzo. Proszę Świadek. Ja prosiłbym, żeby pan przybliżył temat związany z programem Krajowego Funduszu Szkoleniowego. A tak konkretnie, jakie warunki muszą być spełnione, czy nastawca, jakie warunki musi spełnić, żeby mógł na przykład podnieść kwalifikacje zawodowe swoim pracownikom? Dziękuję. To znaczy, ja tylko mogę tyle powiedzieć, akurat nasz oddział bezpośrednio nie zajmuje się organizacją tej formy pomocy, bo my mamy wydzielone specjalne biuro do tego. Ja przyniosłem tutaj kilka takich ulotek, tutaj jest również KFS. Z tego co mi wiadomo, w tym roku zmieniły się w ogóle zasady, które funkcjonowały jeszcze w tamtym roku. I praktycznie każdy przedsiębiorca, każdy pracodawca może skorzystać z takiej formy pomocy. Natomiast wiem, że już wnioski dawno są złożone i tych wniosków jest na tyle więcej złożonych, że w danym momencie już zabrakło środków. Nie wiem, czy jeszcze dostaniemy z rezerwy ministra jakieś dodatkowe środki na tą formę pomocy. Ale na pewno to, co z ogólnych informacji mogę panu przedstawić, to jest to, że właśnie taki przedsiębiorca czy pracodawca może wystąpić o dofinansowanie szkoleń dla siebie lub dla swoich pracowników lub na przykład o sfinansowanie studiów podyplomowych, czyli to są te dwie przede wszystkim, prawda, rzeczy, które mogą być sfinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Natomiast ja pana zapraszam bezpośrednio tutaj do oddziału Kraków. Bardzo proszę, może pan dzwonić do mnie, ja pana przełączę, czy umówię na rozmowę z działem, który się tam zajmuje. No i tam już specjalne, jakieś dodatkowe jeszcze obostrzenia, które pewnie istnieją, będą panu przekazane. Ale na pewno zachęcam państwa wszystkich do informowania się, do pytania się, bo no, to jest podstawowa oczywiście rzecz i jak najbardziej do tego państwa tutaj zachęcam. Dziękuję bardzo. Proszę radne słuchanie i proszę. Czy osoby, które chcą na przykład rozpocząć działalność gospodarczą lub które chcą rozwinąć swoje małe przedsiębiorstwo, mogą skorzystać w Powiatowym Urzędzie Pracy z jakichś szkoleń i środków? Czy to tylko jest dostępne w Marze i Głupie? Może uściślając to pytanie, postaram się to tak wytłumaczyć w ten sposób. Osoby, które starają się o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w całej procedurze przyznawania tych środków pozostają osobami bezrobotnymi. W związku z tym one nadal mają możliwość skorzystania z innych pozostałych form pomocy, które tutaj wymieniałem. Staży, szkoleń zawodowych. Oczywiście poprzez skierowanie przez Urząd Pracy. I na końcu na przykład otrzymanie jednorazowych środków. Natomiast później, jeśli ta osoba już rozpocznie własną działalność gospodarczą, tak, będzie przedsiębiorcą lub pracodawcą,
wejdzie na rynek pracy, to taka osoba już nie jest osobą bezrobotną, więc z tych form pomocy w Urzędzie Pracy skorzystać nie może. Więc może korzystać tylko tak naprawdę z tego Krajowego Funduszu Szkoleniowego, o której tutaj pytał się Pan. Jeśli zatrudnia tutaj jakichś pracowników na doszkolenie ich. Natomiast myślę, że tutaj już musiałby szukać jakichś informacji w jednostkach zewnętrznych właśnie. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, czy inne na przykład firmy, które realizują projekty właśnie dla przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorców, którzy mogą na przykład skorzystać z jakichś szkoleń. Pewnie są tam jakieś dofinansowania, natomiast stricte Urząd Pracy już się potem nie zajmuje pomocą takim osobom. Proszę. Ja właściwie o to samo, to znaczy jakie są projekty wsparcia finansowego organizowane przez Urząd Pracy dla osób, które pragną rozpocząć taką działalność gospodarczą? To znaczy, może dodam, że forma pomocy, jaką są jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, to jest jedna z form pomocy określonych w ustawie. Biorąc pod uwagę te wszystkie projekty, które tutaj przedstawiałem, prawie każdy projekt daje możliwość skorzystania z tej formy, bo my się też odnosimy do naszej ustawy, czyli do tych podstawowych form pomocy. Czyli tak naprawdę to jest jedyna forma, jeśli mówimy o tej przedsiębiorczości stricte, tak, że ta osoba sama podejmuje działalność i otrzymuje w tym momencie około chyba 21 tysięcy złotych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i to są środki przeznaczone na zakup przede wszystkim tego podstawowego sprzętu. Oczywiście to też zależy od rodzaju działalności i charakteru, no bo jeśli to są usługi, być może tutaj dotyczy to innych zakupów i wydatków. I to jest pożyczka bezzwrotna. Tak, tak, to oczywiście tylko trzeba dotrzymać warunków umowy, prawda? Czyli otrzymując takie dofinansowanie, podpisuje bezrobotny z Urzędem Pracy umowę i ta umowa określa, że bezrobotny musi przez okres 12 miesięcy prowadzić działalność gospodarczą, nie może jej w tym okresie zawiesić, ani również przerwać tej działalności. Oczywiście musi wydatkować zgodnie z harmonogramem tej umowy, czyli zakupić wszystkie te rzeczy za tą kwotę otrzymaną, czyli 21 tysięcy i potem po roku czasu osoba tylko przedstawia nam informację z ZUS-u tak naprawdę, że odprowadzała składki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz że nadal tą działalność prowadzi, czyli jest wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Więc tak to tak wygląda pokrótce ta procedura. Oczywiście też mamy osobno do tego wydzielone biuro, więc on stricte w cudzysłowie łapie te osoby, które już podczas rejestracji są zainteresowane tą formą. Więc jeśli nam się w ogóle bardzo dobrze współpracuje z osobami, które wiedzą, po co przychodzą do urzędu, a najtrudniej oczywiście z tymi osobami, które nie wiedzą, czego chcą, prawda? Bo muszą przejść przez doradcę zawodowego, przez pośrednictwo pracy, musimy z nich wydobyć potencjał i ustalić jakąś ścieżkę działania. A jak wiemy, jak osoba jest zdecydowana, co chce, to praktycznie jedynymi rzeczami, które nas ograniczają, to jest limit, jej być może wiekowy lub środki finansowe. Tak? Czyli w jakim terminie jesteśmy w stanie to zrealizować. Dziękuję. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę. Bardzo dziękuję Panie Kierzyku. Dziękuję bardzo. Za mnóstwo informacji. Proszę podziękować Pani Dyrektor i pozdrowić. Dziękuję. My będziemy kontynuować, proszę Państwa, Pan Kierzyk się spakuje i żegnamy Pana. Zapraszamy ponownie do gminy Czerwonów. Ja zapraszam do Urzędu Pracy, do oddziału i jestem dla Państwa dyskusji. Proszę Państwa, zakończyliśmy punkt informacji o aktywizacji zawodowej. Ten temat był również poruszany na Komisji Edukacji. I przechodzimy do punktu numer 5. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej i rekomendacji do budżetu na 2017 rok. I głos oddaję Panu Wójtowi. Bardzo proszę. Ten dokument Państwo mieli na komisji, został Wam
Państwu radnym również przekazany. Ja mam taką propozycję, że jeżeli będą pytania, to Pani Kierownik odpowie na wszelkie wątpliwości. Tak, dokument został drogą elektroniczną przekazany Państwu radnym. Był omawiany bardzo szczegółowo na Komisji Edukacji, ale oczywiście, jeżeli ktoś potrzebuje jeszcze dodatkowych informacji, to zapraszam do dyskusji, do zadawania pytań. Rozumiem, że wszystko było w tych materiałach, że każdy znalazł wszystkie informacje, które poszukiwał. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy w takim razie do punktu numer 6. Analiza funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. I tutaj również, ponieważ dokument jest dosyć obszerny, również był Państwu przesłany drogą elektroniczną 17 kwietnia. Omawiany był na Komisji Gospodarki Komunalnej. W momencie oddaję głos Panu Wójtowi. Bardzo proszę. Tak jak poprzednio, jeżeli będą jakieś szczegółowe pytania, to Pan Kierownik kiedy odpowie. Ja tylko sam czytając i analizując ten dokument, to pewnie Państwo zwrócili uwagę, że zmieniła się sprawozdawczość. Tak naprawdę ta różnica w megagrama w poszczególnych kodach wynika tak naprawdę z nowej sprawozdawczości. To jest taka wątpliwość, która mi się narzuciła tutaj czytając ten dokument. I też taka informacja dodatkowa, że dzisiaj rozmawiałem z pracownikami. W naszej gminie jedno gospodarstwo do tej pory nie złożyło deklaracji. I sprawa jest w sądzie, bo to mnie interesowało. Bardzo proszę. Otwieram dyskusję. Również ten temat był obszernie relacjonowany i dyskutowany na Komisji Gospodarki Komunalnej. Na dwóch nawet komisjach tutaj Pan Radny podpowiada. Nie widzę zadawania pytań. Przechodzimy, proszę Państwa, do kolejnego punktu, numer 7. Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym. I proszę Państwa, w tym punkcie poproszę Pana Wójta o przybliżeniu tematu informacji dotyczącej komunalizacji działki numer 1269 w miejscowości Przeginia Duchowna. Taka informacja powinna się pojawić i oddaję głos Panu Wójtowi, żeby nam informację z prac wójta przybliżył i informację dotyczącą komunalizacji. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja może najpierw rozpocznę od tej informacji dotyczącej komunalizacji działki numer 1269 w miejscowości Przeginia Duchowna. To jest wymóg formalny, żebyśmy mogli przejąć nieruchomość zgodnie z dyspozycją ustępu 4 instrukcji w sprawie dokonywania inwentaryzacji mienia polegającego komunalizacji. Wójt musi przedstawić Radzie Gminy do wiadomości projekty sporządzonych spisów i plan inwentaryzacyjnych przed wyłożeniem ich do wglądu. Więc ta informacja została Państwu przedstawiona Komisji Inwestycji. I teraz również, nie wiem, czy ją przydać, ona jest strasznie długa. Generalnie chodzi o to, że gmina... Państwo radni mieli również tę informację przekazaną wcześniej na Komisji Inwestycji. Jeżeli są pytania, to zachęcam do zadawania pytań w ten sposób, bo rzeczywiście dokument jest dosyć obszerny. Przepraszam, że wszedłem słowo, ale chciałem tylko dodać tą jedną informację. Widzę, proszę Państwa, w takim razie przechodzimy do kwestii. Chciałem tylko zapytać jeszcze Pana Wójta w punkcie trzecim od końca, w dniu 6 kwietnia, czy rozpoczął Trybunał. Proszę powiedzieć coś na ten temat. No, myślę, że autorem, że adresatem tego pytania powinien być jednak szef, ponieważ to szef uczestniczył w tych obradach Trybunału Konstytucyjnego. Wnioski szefa są różne. Generalnie do tej pory orzeczenie Trybunału nie zostało opublikowane, tak jak inne orzeczenia. Ja myślę, że nie nam wchodzić w politykę prowadzoną przez nasz rząd, nie mi to oceniać. A Trybunał generalnie przyznał rację gminie Czernichów w tym. No ale nie jest opublikowane, więc... Nie będzie, ale my przyjmujemy to do wiadomości. A jeżeli... Pani sekretarz, pewnie wiedzę, ma większą nadzieję.
przepraszam, że się tak wyrywam do głosu, ale faktycznie też w prasie było troszkę takich za daleko wysuniętych wniosków, więc generalnie tak. Państwo pamiętacie, Najwyższy Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny zadał Trybunałowi Konstytucyjnemu dwa pytania. Upraszczając, chodziło o to, czy zgodne z Konstytucją jest pozbawienie drogi sądowej w ewentualnym odwołaniu od uchylenia przez komisarza wyborczego uchwały Rady Gminy o podziale gminy na okręgi. I tutaj Trybunał Konstytucyjny powiedział, że nie jest to zgodne z Konstytucją. Drugie pytanie dotyczyło uprawnień komisarza wyborczego, który zgodnie z ordynacją wyborczą ma prawo uchylić, zmienić to, co Rada uchwaliła, nałożyć, narzucić własny podział gminy na okręgi wyborcze. Tak było w naszej sytuacji. I w tym przypadku na to pytanie Trybunał Konstytucyjny nie odpowiedział. Umorzył postępowanie, twierdząc, że tak naprawdę NSA miał najpierw się zająć tym, czy w ogóle droga sądowa jest dopuszczalna. Dopiero po stwierdzeniu, że ona jest powinna być dopuszczalna, następnym etapem powinno być wystąpienie przez właściwy sąd z pytaniem o uprawnienia nadzorcze komisarza. Była tam nawet taka sugestia, że Trybunał oczekuje na takie pytanie, ale to oczywiście musi potrwać, dlatego że sprawa musi teraz, mamy nadzieję, że zostanie przez NSA wznowiona. Natomiast faktycznie wyrok, tak jak inne wyroki Trybunału, nie zostały opublikowane i właściwie to zależy teraz od Naczelnego Sądu Administracyjnego, czy na podstawie publicznie wygłoszonego wyroku podejmie działania, czy też będzie czekał na opublikowanie, tak jak to się powinno zdarzyć. A wracając na nasze podwórko, w stanie faktycznym podziału gminy Czerników na okręgi wyborcze aktualnie nic się nie zmienia i na pewno, jeżeli cokolwiek się zmieni, to nie jest to perspektywa najbliższego roku, dwóch, bo wymagałoby to zmian w ordynacji wyborczej, bo Państwo wiecie, że to nie jest prosta sprawa. Na razie nie ma ani obaw, ani nadziei, że będziemy w tym względzie coś zmieniać na własnym rynku. Dziękuję bardzo. Proszę, Radny Podgórski. Panie Wójcie, mam pytanie, czy troszkę więcej informacji na temat unieważnionego przetargu na projekt. Panie Jacku, już wszystko tłumaczę. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione, tak jak to napisałem, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty zdecydowanie przewyższała kwotę, którą mieliśmy w budżecie na realizację tego zadania. Ja tutaj przekazywałem Komisji Inwestycji, że była niższa cena. Była cena rzędu 170 tysięcy złotych brutto. Niestety ta oferta była niekompletna i po wezwaniu do uzupełnienia projektant, generalnie wykonawca, twierdzi, że się pomylił. Nie załączył jednego dokumentu. Niestety prawo zamówień publicznych jest bardzo sformalizowane, co mnie też osobiście boli, ale musiałem tego wykonawcę wykluczyć. W związku z tym zastanawialiśmy się z szefem, czy wystąpić do Państwa o zwiększenie tych środków, ale to bardziej celowe jest powtórzenie tego postępowania. Myśmy ograniczyli troszkę zakres, to znaczy zrezygnowaliśmy z projektu wykonawczego w tym nowym przetargu, który jest ogłoszony i jutro jest otwarcie tego przetargu, bo tam był najkrótszy 7-dniowy termin publikacji, jutro 12 w południe jest otwarte. Tam z tego projektu został wyłączony projekt wykonawczy, który jest nam nie jest nam niezbędny na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie do programu LEMUR. Generalnie po rozmowach z projektantami, tutaj również z osobami z Czernichowa, które są zaangażowane w to projektowanie, również które mają uprawnienia projektowe, też twierdzili, że projekt wykonawczy może być wykonany na etapie już realizacji samej inwestycji. Więc Panie Jacku, jutro jest otwarcie kolejne tego postępowania. No, co do efektu, to wiem tylko tyle, że jest na razie jedna oferta, to tyle wiem, bo wpłynęła jedna oferta, ale zainteresowanie jest, także myślę, że na najbliższej sesji informacja zostanie przekazana. Ja jeżeli mogę, to chciałbym dodać jeszcze, bo to jest rzecz, którą dzisiaj się dowiedziałem, a która jest ważna dla, w szczególności dla stowarzyszeń, dla rad sołeckich, ponieważ one są inicjatorem tak zwanych małych projektów często.
została wybrana do strategia rozwoju lokalnego naszej grupy działania do realizacji, więc to był wymóg formalny, który musiał Zarząd Województwa przepracować. 18 kwietnia została podjęta taka uchwała. Pozytywnie została zaopiniowana, więc teraz nasza lokalna grupa działania blisko Krakowa pewnie wystąpi z wnioskiem o pieniądze, a potem będą już konkursy na szczególnie małe projekty, bo tutaj bez mała codziennie ktoś pyta, kiedy w końcu one ruszą. Dziękuję bardzo, proszę. Czy jeszcze? W tym punkcie kto chce zabrać głos? Czy w numerze trzecim zarządzenia nie wkradł się błąd? W sensie, jeśli chodzi o przekazanie marki samochodu Renault? Nie, ponieważ to dotyczy samochodu, który, panie Krzysztof, niech pan wyprowadzi z błędu, ale to chyba przekazał Wojewódzki Inspektorat Ruchu Drogowego, prawda? Tak, pewnie odpłatnie. To jest używany stary samochód i on został przekazany dla Czernichowa. Inspekcji Gospodarki. Tak, Inspekcji Gospodarki Ruchu Drogowego. No nie, to nie chodzi o ten zakupiony samochód. Dodatkowo dostali po prostu z. Bardzo proszę, kto z państwa chce zabrać głos w tym punkcie? Widzę, dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Numer 8, podjęcie uchwał w sprawie. Tak jak wcześniej zdecydowaliśmy, uchwała numer 1, to będzie uchwała wprowadzona dzisiaj do porządku obrad. Uchwała, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości wraz z jednoczesnym udzieleniem 99% bonifikaty do ustalonej ceny sprzedaży. Projekt uchwały był omawiany na Komisji Inwestycji. Państwo otrzymaliście również drogą mailową ten projekt uchwały. Bardzo proszę, panie wójcie, o przybliżenie tematu. Ten projekt uchwały, tak naprawdę tą sprawą państwo zajmowali się już na jesieni, to znaczy był inny sposób, inna propozycja rozwiązania tego problemu, która tam zaistniała w Półgorzynie. Chcieliśmy, właściwie starostwo powiatowe rozpoczęło postępowanie administracyjne regulacji tej działki, żeby tak naprawdę sprostowania błędów, które zaistniały przy scaleniach. Niestety okazało się, że już nie jesteśmy w terminie, już po prostu nie dopuszcza takiej regulacji. Jedynym sposobem na przekazanie tej działki, która jest obecnie we władaniu, jakby nie było formalnie nie właściciele, czy ludzie, którzy tak naprawdę od zawsze tam mieszkają, jest sprzedaż z bonifikatą. Ta 99% bonifikata to jest najwyższa bonifikata, jaką możemy dać. Informacja, jakie mam, to będzie koszt dla nich około 2000 zł. Ci ludzie byli u wójta generalnie, to oni wystąpili z tą inicjatywą, że zależy im na załatwieniu sprawy. Jeżeli się da, to chcieliby to tak uregulować. Myślę, że akurat w tym przypadku to jest zasadne. Bardzo proszę. Kto z państwa chce zabrać głos? Bardzo proszę o opinię Komisji Inwestycji. Opinia pozytywna. Opinia jest pozytywna. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. 14 osób bierze udział w głosowaniu. Jednogłośnie. Dziękuję. Projekt uchwały numer 2 w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla gminy Czernichów na lata 2015-2030. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Ja tutaj mam krótką prezentację dotyczącą tego projektu uchwały. Pozwolę sobie przejść tam 5 tygodni. Mogę usiąść? To jest plan prezentacji. I tak jak tutaj państwo i tak jak w uzasadnieniu było napisane, tak naprawdę projekt wynika, znaczy konieczność sporządzenia założeń planu zaopatrzenia w ciepło wynika z ustawy Prawo Energetyczne, artykuł 19 ust. 3 tej ustawy. Dokument musi zawierać pięć punktów musi być. One są badane potem przez samorząd województwa, czy posiada, czyli ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe.
ma zdefiniować przedsięwzięcie racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii i paliw gazowych, możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw, energii elektrycznej i ciepła. Tego u nas punktu nie ma, po prostu nie mamy nadwyżek. Możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej i ma określać też zakres współpracy z innymi gminami. Od razu tutaj powiem, że takiej współpracy myśmy wystąpili z pytaniami do takich gmin i właściwie żadna gmina tutaj nie widzi zakresu współpracy z gminą Czernichów. Zresztą to jest chyba standard, bo tak we wszystkich dokumentach, które do tej pory widziałem, tak to wygląda. Taki ten obowiązek, który wynika, że mamy sporządzić taki plan, to jest jedno. My musimy raz na 3 lata potem taki plan aktualizować. To jest tak, procedura sporządzenia planu. Myśmy opracowali ten dokument. Dokument w ostatecznej wersji powstał w styczniu 2016 roku. Myśmy go opracowali tak naprawdę razem z planem gospodarki niskoemisyjnej, dokumentem, który Państwo podejmowali w listopadzie. I dokument został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, z programu Ochrona Środowiska. Nasz koszt to około 2,5 tysiąca złotych sporządzenia tego dokumentu. Myśmy w marcu 2016 roku skierowali do opiniowania do samorządu województwa. Ten dokument został pozytywnie zaopiniowany bez uwag i następnie został wyłożony. I do tutaj jest błąd, nie 21 stycznia, tylko 21 kwietnia 2016 roku nie wpłynęły do dokumentu żadne uwagi. I Państwo, bo wójt przedstawia Państwu ten dokument i Państwo zgodnie z artykułem 19 ust. 8 go podejmują. I oczywiście też, jak są, jeżeli by były jakieś uwagi, to muszą rozstrzygnąć Państwo uwagi, no ale nie mamy tutaj z tym miejsca. Ja tutaj pokazałem najważniejsze chyba elementy tego dokumentu, bo sama diagnoza to we wszystkich dokumentach strategicznych jest generalnie taka sama, więc myślę, że na tym nie ma co się skupić. Mamy taką prognozę zapotrzebowania w ciepło do 2030 roku. Co najciekawsze, to zapotrzebowanie ma spadać. Wynika to głównie z termomodernizacji budynków. Ludzie jednak coraz częściej budują budynki pasywne lub energooszczędne i modernizują własne. Tak samo, jeżeli chodzi o energię elektryczną, to jest wzrost. Na paliwa gazowe również niewielki wzrost. I chyba najważniejsze dla Państwa informacje to są zawarte w tej części przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych. Mamy kilka takich przedsięwzięć. W większości dotyczą działań w sektorze publicznym, ale również także prywatnym. Pierwsze to jest głęboka termomodernizacja budynku użyteczności publicznej. Jest to projekt, który będzie realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, tak zwanych ZIT-ów. My na termomodernizację 4 budynków, to znaczy budynku użyteczności publicznej, w którym teraz jesteśmy, budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Brybnej, budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wołowicach i przedszkola w Wołowicach mamy zapewnione 6 800 000 zł. Drugim projektem, który mamy przygotowaną dokumentację, jest budowa farmy fotowoltaicznej na obiekcie oczyszczania ścieków w Wołowicach. Nazwa jest górnolotna, tak naprawdę chodzi o to, żeby oczyszczanie ścieków żeby prąd zużywany na oczyszczanie ścieków mógł być pozyskiwany z paneli fotowoltaicznych. I ten projekt będzie składany do konkursu akurat tutaj. Nie mamy przypisanych środków, tylko będzie składany w ostatnim kwartale tego roku zgodnie z harmonogramem do konkursu albo z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, albo ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Dokumentacja jest przygotowana. Czy jest odebrana formalnie przez gminę Skawina, jeszcze nie wiem, bo to jest jeden z tych dokumentów, które realizowaliśmy w ramach środków pozyskanych z EOG, z tego norweskiego
programu finansowania. Tu jest ewentualność wykorzystania OZE w budynkach użyteczności publicznej. My to przedsięwzięcie mamy realizowane razem z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej. Tak naprawdę w tamtym projekcie również jest zaplanowane wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla tych budynków. Mamy modernizację oświetlenia ulicznego. Tutaj w kolejnej uchwale budżetowej i w wieloletnim programie finansowym Państwo będą decydować o przyznaniu środków naprawdę na to zadanie. Chcemy zawrzeć umowę z Tauronem, że konserwacja będzie polegać nie tylko na wymianie lamp, na takie, jakie są obecnie, tylko żeby były lampy sodowe lub LED-owe. Generalnie umowa, którą zawrzemy teraz, będzie na wymianę lamp LED-owych na sodowe. Mamy też działania w sektorze prywatnym i mamy działania, o którym bardzo głośno w ostatnim czasie, szczególnie w lokalnej prasie, czyli gminny program ograniczenia niskiej emisji. My jesteśmy już na etapie zebrania wniosków od mieszkańców, którzy są zainteresowani wymianą pieców, dofinansowaniem zakupu pieca. Wpłynęło 118 wniosków na listę podstawową, mamy kilka wniosków również na liście rezerwowej. I wniosek został złożony w piątek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zainteresowanie akurat w tym projekcie przerosło nasze oczekiwanie. Przyznam szczerze, nie myślałem, że jest aż takie zainteresowanie na wymianę pieców na piece piątej generacji. To są piece specyficzne, ale ludzie chyba widzą sens. I z informacji, które otrzymaliśmy w weekend, prawdopodobnie nasza gmina będzie objęta 50-procentowym dofinansowaniem jednak na... Tak, mamy nieoficjalne informacje. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu ma... Rada Nadzorcza ma zebranie w czwartek, ale mamy przekazaną informację, że taka będzie rekomendacja. Że dla wniosków złożonych przed końcem kwietnia, czy też do 15 maja będzie jeszcze 50-procentowe dofinansowanie. Drugim programem jest program Prosument. Tutaj jesteśmy też na etapie złożenia wniosku. Wniosek został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. To zainteresowanie było mniejsze, 27 instalacji fotowoltaicznych oraz 12 pomp ciepła. Tutaj problem polega tylko na tym, że niestety wniosek został złożony w styczniu, a my nie mamy żadnych informacji dotyczących oceny wniosku, nawet formalnego. Po prostu Narodowy Fundusz trwa w zawieszeniu po wyborach, po wymianie kadr. Chyba się tam po prostu nie ma kto tym teraz zająć. Nie jest to tylko nasza sytuacja. Skawina złożyła wniosek w listopadzie i teraz dostali korektę tego wniosku, więc mamy nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy mieli coś więcej. To założenie jest takie, że dotacja będzie od chyba 40 do 20%, a reszta będzie mieszkańcom udzielna pożyczka przez gminę. Ale wszystkie środki na to dostaniemy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Będziemy mieć jeszcze jedno zadanie. Będzie wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych, ale to zadanie będzie realizowane ze środków przeznaczonych na krakowski obszar funkcjonalny, czyli ZIT. Tu będzie można tylko wymienić na piece gazowe. No w naszej gminie niestety niewielka część miejscowości może być objęta tym programem. Mamy założone tutaj, szacujemy, że będzie 30 wniosków. Tutaj są dużo ostrzejsze zasady kwalifikowalności. To znaczy tutaj będzie badane, czy budynki są termomodernizowane. W programie ograniczeniu emisji tego to nikogo nie obchodziło. Tam chodziło tylko o zakup nowego pieca i wymianę. Tutaj już muszą być szczegółowe warunki. Większa analiza zasadności projektu, ale też większe dofinansowanie, bo nie 50%, ale od 67 do 76% takie są założenia. No i to jest wszystko.
chciałem powiedzieć. Ten dokument jest nam potrzebny między innymi do realizacji tych. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, załącznik do projektu uchwały został Państwu przesłany drogą elektroniczną. Tematem zajmowała się Komisja Gospodarki Komunalnej. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Kto z Państwa chce zabrać głos w tym temacie? Jeżeli nie, to prosimy Pana Przewodniczącego o opinię. Panie Przewodniczącą o opinię i będziemy głosować. Bardzo proszę, Pani Przewodnicząca. Jaka była opinia Komisji? Pozytywna. Dziękuję bardzo. 14 osób bierze udział w głosowaniu. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. 13 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały nr 3 w sprawie zmiany uchwały nr 14.101.2015 Rady Gminy Czerczów z dnia 28 września 2015 roku w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czerników na lata 2015-2020. Proszę Panie Burmistrzu. Ta uchwała tak naprawdę jest, ma charakter redakcyjny. Generalnie stanowisko naszego prawnika jest takie, że moglibyśmy tej uchwały nie przyjmować, tylko starać się wyjaśniać Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska, że z treści dokumentu wynika jego realizacja również. No ale my tam czekamy na zwrot dotacji, co prawda nie dłużej, ale 56 tysięcy złotych. Myślę, że nie ma o co puszyć kopii. Tak, ta uchwała nie zmienia nic w dokumencie w planie gospodarki niskoemisyjnej. Dziękuję bardzo. Proszę, kto z Państwa chce zabrać głos? Projekt uchwały był również analizowany na Komisji Gospodarki Komunalnej. Bardzo proszę o opinię. Opinia jest pozytywna. W takim razie głosujemy. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. 14 osób głosuje. Jednogłośnie dziękuję. Następny projekt uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Proszę Panie Wójcie o komentarz. No tutaj Państwa wyrażenie zgody umożliwi nam przeprowadzenie przetargu na sprzedaż tej działki. Rada Sołecka zaopiniowała pozytywnie. Czy to jeszcze chcą jakieś wyjaśnienia? Sąsiad wystąpił o możliwość zakupu tej nieruchomości. Działka jest bez dojazdu. Proszę bardzo. Ktoś z Państwa chce zapytać Pana Wójta o jakieś szczegóły? Nie widzę. Komisja Inwestycji zajmowała się projektem uchwały. Bardzo proszę o opinię. Opinia pozytywna. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. 14 osób głosuje. Jednogłośnie dziękuję. Proszę Państwa, zapraszam na 15 minut przerwy. z dnia 30 grudnia 2015 roku. Bardzo proszę Panie Wójcie o skomentowanie tego projektu. Rośnie z roku na rok. Ten projekt uchwały to jest projekt, który będzie umożliwiał tak naprawdę realizację Zielonej Szkoły. Co roku taki projekt jest przedkładany. Jest to wprowadzenie do budżetu środków, które płacili rodzice na wyjazd dzieci na Zielonej Szkole. Bardzo proszę, kto z Państwa chce zabrać głos w tym temacie? Projekt komisji był omawiany przez Pana Wójta na Komisji Budżetu. Opinia pozytywna. Opinia jest pozytywna. Chętnych do zabrania głosu nie widzę. W takim razie głosujemy.
13 osób jest w tym momencie, 13 radnych jest na sali. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Jednogłośnie, czyli 13 głosów za. Projekt uchwały numer 6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Czerwichów na rok 2016 nr 17/140/2015 Rady Gminy Czerwichów z dnia 30 grudnia 2015 roku. Proszę, panie wójcie, oddaję głos. Ten projekt uchwały wynika ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Czerwichów o kwotę 1230 zł. Wprowadza się to kwotę na wydatki rzeczowe. Pan radny wnioskuje, żeby dopisać parę zer jeszcze. Nie ma się nie. No tyle, pieniądze nieduże, temat mały. Decyzja. Zobaczymy jak. Prosi do Grosika. Proszę bardzo, jeżeli ktoś z Państwa chce zabrać głos w tym temacie, to jest taka okazja. Jeżeli nie ma, to poproszę pana przewodniczącego o opinię komisji. Opinia komisji jest pozytywna. Myślę, że proszę Państwa, szczególnego pieniążki trzeba przyjąć. Opinia pozytywna. Przechodzimy do głosowania. W tym momencie już jest 14 radnych na sali. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Jednogłośnie dziękuję. Projekt uchwały numer 7. W sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Czerwichów na rok 2016 nr 17/140/2015 Rady Gminy Czerwichów z dnia 30 grudnia 2015 roku. Proszę, panie burmistrzu. Ta uchwała, panie Marianie, dotyczy zdecydowanie większych środków. Tutaj nie ma pomyłki. Generalnie wydatki budżetu to jest zwiększenie o 250 tysięcy wydatków na modernizację dróg gminnych, o 30 tysięcy na ochotnicze straże pożarne, to są zakupy dla ospy w Rybnej i ospy w Przeginie Narodowej, i 43 tysiące to jest konieczne zabezpieczenie na realizację tej umowy z Tauronem, o której wspominałem wcześniej, czyli wymiany lamp podczas konserwacji oświetlenia ulicznego. Zabezpieczenie tych wydatków jest z wolnych środków wykazanych w przychodach z budżetu. Bardzo proszę. Ktoś chce zapytać? Proszę, Ponieważ zakładam, że na komisjach, pewnie na których nie byłem, było to dość dokładnie umówione. Chodzi mi o 250 tysięcy na drogi. Uprzejmie bym prosił ewentualnie o jakąś specyfikację później na sesji. Dobrze. Nie zajmować czasu teraz. Dobrze, panie Marianie, tutaj zobowiązuję pana kierownika o przygotowanie takiej specyfikacji. Przekażemy drogą mailową. Myślę, że każdemu z Państwa radny. Proszę, Rady Podgórskiej. Ja, proszę Państwa, miałem podobne pytanie, ale jeszcze dodatkowo już tego pytania nie będę zadawał, bo to już przedmówca to zrobił. Miałbym wniosek do pana przewodniczącego, żeby przy następny raz przy takich sprawach pojawił się też projekt uchwały na merytorycznych komisjach, czyli mam na myśli, jeżeli chodzi o drugie, komisja gospodarki i zadanie inwestycyjne, to komisja inwestycji, bo wtedy by był ten temat omówiony, był pan kierownik, można było spokojnie ten temat omówić, wszyscy by mieli informacje, a tak to naprawdę nie było takiego tematu. Dziękuję. Oczywiście wezmę to pod uwagę, aczkolwiek wszyscy Państwo wiedzą, która komisja również jest przede wszystkim ważna, czyli komisja budżetu, ale wezmę tą sugestię pod uwagę na przyszłość. Bardzo proszę. Kto z Państwa chce zabrać głos? Jeżeli było omawiane szczegółowo, panie przewodniczący komisji budżetu, no to może pan nam powie, na co te 250 tysięcy pójdzie, na jakie drogi, gdzie, do jakie miejsce. Proszę Państwa, bardzo proszę, jest pan, panie radny, nie dyskutujemy. Jeżeli było bardzo proszę, jest pytania, jest pan wójt, może zadawać tego typu pytania panu wójtowi. Panie radny, bardzo proszę o spokój. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos i zadać panu wójtowi pytanie w związku z tym projektem uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę o opinię komisji budżetu. Pozytywna. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. 14 radnych jest na sali. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry.
13 jest za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przepraszam, jeszcze raz proszę Państwa głosujemy. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. 12 głosów jest za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Dziękuję bardzo. Teraz jest dobrze policzone. Kolejny projekt uchwały numer 8 w sprawie zmiany uchwały numer 17.141.2015 dnia 30 grudnia 2015 roku Rady Gminy Czerników w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerników. Proszę Panie Burmistrzu. Przyjęcie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerników zgodnie tutaj z otrzymaną informacją Pani Kierownik Wydziału Finansowego Budżetowego jest spowodowane zmianami wynikającymi z faktycznego wykonania za rok 2015, bo do tej pory opieraliśmy się na planach wykonania, a nie na faktycznym wykonaniu. Oraz załączniku nr 2 wprowadzono przedsięwzięcie związane właśnie z konserwacją oświetlenia ulicznego oraz wymianą opraw, ponieważ jest to zadanie, które będzie zadaniem 3-letnim. Dziękuję. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Projekt uchwały był omawiany na Komisji Budżetu. Bardzo proszę Panie Przewodniczący o opinię. Pozytywna opinia. Pozytywna opinia. Przechodzimy do głosowania. 14 radnych jest na sali. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Jednogłośnie dziękuję. Proszę Państwa, i to był ostatni projekt uchwały w dzisiejszym porządku obrad. W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu numer 9, interpelacje i wnioski radnych. Bardzo proszę, kto z Państwa chce zabrać głos? Proszę Radna Pana. Ja mam wiele pytań i więc nie wiem, jak mam rozpocząć, czy mam zadać najpierw wszystkie pytania i później będziemy kolejne odpowiedzi, czy sukcesywnie. Będzie łatwiej, tak? Także Panie Wójcie, zgłoszono mi problem dotyczący brudnej wody w kranach od momentu wymiany hydrantów w marcu, to jest połowy marca. Mieszkańcy skarżą się, że przez 2 dni jest czysta woda, ponownie pojawia się brudna, nie mogą zrobić prania. To jest rzecz taka nieprzewidywalna. Nawet jedna pani włożyła coś białego, zniszczyła sobie pranie. Co jest tego przyczyną? Czy można wyjaśnić tą sprawę? Przepraszam Panią Radną, ale myślę, że tutaj adresatem lepszym będzie Pan Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej. Dobrze. Proszę Pani. Ja spróbuję poprzednio rzeczywiście wyjaśnić. Potwierdzam, że w ostatnim czasie mamy zwiększoną ilość zgłoszeń dotyczących brudnej wody. Chodzi o 3 miejscowości, nie tylko Bokoczyn, ale też Kamień, Rusocice. Jak rozwiązaliśmy problem? Rzeczywiście doszliśmy do wniosku, ponieważ te zagrożenia pojawiają się lokalnie, jak Pani mówi, nieprzewidywalnie. Natomiast woda ze stacji podawana jest w prawidłowych parametrach. W związku z tym doszliśmy do wniosku, że przyczyną jest po prostu osady zalegające w sieci, czyli zanieczyszczenia, które są w sieci. Stąd nasze działania, podjęliśmy tutaj decyzję o oczyszczeniu kompleksowym całej sieci wodociągowej w tych 3 miejscowościach. Na stronie internetowej i na zapisach zgłoszeń już wywiesiliśmy harmonogram oczyszczenia. Czyszczenie będzie kompleksowe, mamy firmę, która się tym zajmuje profesjonalnie. Czyszczenie pneumatyczne, czyli podawanie pomiędzy hydrantami dodatkowo do sieci powietrza, które ma na celu usunięcie wszystkich osad. Dopiero po tej akcji, planowane jest tak naprawdę od 9 maja, mamy nadzieję, że się skończy 30. No myślę, że kompleksowa poprawa jakości wody w sieci powinna nastąpić. Mówię, do tego czasu nasze działania są doraźne, na zgłoszenie buchamy te przyłącza, ale w dłuższej perspektywie nie przynosi to efektu, więc mówię, podjęliśmy działania, znaczy decyzję o takich działaniach już, można powiedzieć, drastycznych, no bo przez ten czas rzeczywiście utrudnienia dla mieszkańców też będą spodziewane, mówię, przepływ do stady wody, pogorszenie jakości, ale mówię, bez tych działań kompleksowo problemu nie rozwiążemy. Rozumiem. Korzystając, że Pan jest przy głosie, czy chciałabym jeszcze zapytać, jak wygląda sytuacja z wodociągiem na Machaczki
czy są jakieś realne szanse, czy w tym roku jeszcze uda się to zrealizować, bo tak jak wszyscy wiemy, żyli mieszkańcy przez pół roku bez bieżącej wody, teraz troszeczkę wody przybyło, niemniej nie jest ona zdatna do picia. Czy są jakieś szanse na... Pani Agnieszko, może ja podam te informacje, ponieważ akurat to przynajmniej projektowanie tej inwestycji to jest Wydział Inwestycji Planowania Przestrzennego, a nie Zakład Gospodarki Komunalnej. Generalnie, tak jak Pani przekazywałem wcześniej, obecnie ta inwestycja jest na etapie uzyskania zgody na lokalizację inwestycji celu publicznego. Projekt wodociągu został projekt, wstępna koncepcja została wykonana i projekt decyzji został przekazany do uzgodnienia i dostaliśmy odmowę uzgodnienia z Zarządu Melioracji Wodnej w Krakowie dla tej inwestycji. Postępowanie było zawieszone. Chodziło o to, że jest tam sąsiedztwo wału wiślanego, musieliśmy się z tą inwestycją odsunąć powyżej 50 metrów od wału wiślanego. Niestety Zarząd Melioracji Wodnej, no, rozmawialiśmy z nimi, nie chciał ich zlokalizować bliżej. Tak naprawdę, jeżeli już będzie realizacja, będzie prowadzić na tym, że ostatni dom będzie przyłączony, będzie dłuższe przyłącze, bo wtedy, jeżeli chodzi o przyłącze, to sieci oni już nie mają tutaj nic do powiedzenia, więc to będzie tylko troszkę inny sposób realizacji. Jeżeli chodzi o koszty, tutaj pan Marian zapytał, no to tutaj akurat po rozmach z panem Pawłem, z panem kierownikiem, to jest długość wodociągu około 1500 metrów, koszt około 100 zł za metr, czyli 150 tysięcy plus armatura 10-20 tysięcy, około 160-170 tysięcy złotych koszt ewentualnej realizacji tej inwestycji. Czy będzie w tym roku zrealizowany? Pani radna, przyznam szczerze, że trudno mi odpowiedzieć, ponieważ nie ma pieniędzy w budżecie, to jest jedna rzecz. A druga, no, najpierw musimy uzyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji, a potem zaprojektować to zadanie i ewentualnie przekazać bądź Zakładu Gospodarki Komunalnej, żeby on to realizował, bądź gmina musi mieć środki, Urząd Gminy na realizację we własnym budżecie. Rozumiem, ale nawet jeżeli sytuacja jest konieczna, ponieważ ludzie naprawdę mają problemy z tą wodą, nie można to w jakiś sposób przyspieszyć, nie wiem. Pani Agnieszko, kodeks postępowania administracyjnego ma to do siebie, że niestety my musimy mieć wszystkie zgody i no, nie da się realizacji takiej inwestycji przeprowadzić no, w trybie przyspieszonym. Ja też rozumiem Państwa potrzeby, ale to zawsze tak trwa. To samo było na Zagaciu przy realizacji inwestycji. No niestety prawo jest takie, jak jest i trzeba się dotrzymać. Dobrze. Trzecie moje pytanie dotyczy drogi gminnej. Pierwsza sprawa. Znak przy drodze gminnej dotyczący, informujący o zachowaniu czystości na drodze. Mam prośbę, ponieważ już zgłaszana była do pana kierownika Gipka. Taka sprawa, że ten znak został przewrócony i ten znak ponownie został przymocowany. Oczywiście w miarę prosiłabym jeszcze raz o solidne jego przymocowanie, ponieważ takie zasypywanie kamieniami znaku, no niestety wandali nie powstrzyma i nie jest to dla nich żadnym utrudnieniem i także może się znowu okazać, że będzie konieczna kolejna interwencja. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jeszcze. Chodzi o nasyp ziemny. Jakiś ponad miesiąc temu właściciel działki, pan Drygała, zlokalizowanej przy drodze gminnej 149 miejscowości Kłokoczyn, wykonał nasyp ziemny na wprost swojej działki po drugiej stronie drogi gminnej w zbiorniku retencyjnym, to jest działka numer 151. Niewiele to mówi, natomiast pan kierownik z pewnością będzie wiedział, o co chodzi. Sądzę, że ten nasyp, który wykonał pan Drygała, miał służyć jako miejsce parkingowe, po prostu służył jako poszerzenie sobie drogi. Bardzo bym prosiła, ponieważ problem był już dwukrotnie zgłaszany do pana kierownika przeze mnie i przez pana sołtysa wsi Kłokoczyn. Niestety za nasyp do tej pory nie został usunięty. Prosiłabym bardzo o wydanie takiej decyzji, a
aby to poszerzenie zlikwidować, ponieważ to poszerzenie znajduje się w zbiorniku retencyjnym. W razie powodzi gromadzi się tam woda, jest to bardzo niebezpieczna sprawa. I po prostu zlikwidować ten nasyp i przywrócić do pierwotnego stanu. To tyle. No. Pani Agnieszko, tutaj nie odpowiem na Pani pytania, po prostu zanotowałem sobie Pani wnioski i będę rozmawiał z Pani. Dobrze. I ostatnia sprawa, która jest bardzo istotna. Czy byłby Pan uprzejmy przedstawić tutaj bliżej, może ma Pan więcej informacji, na jakim etapie są teraz prace projektowe ZIT? I to wszystko, dziękuję bardzo. To tutaj rzeczywiście mam dużo informacji do przekazania. Pokrótce opowiem. Przepraszam, jeżeli nie zachowam odpowiedniego nazewnictwa tych projektów, będę mówił o inwestycjach, bo przyznam szczerze, że nie mam takiej pamięci do samych nazw, ale generalnie, jeżeli chodzi o termomodernizację budynków, to już mówiłem wcześniej, te trzy budynki oświatowe w Rybnej, dwa w Wołowicach oraz ten budynek, mam przygotowaną dokumentację projektową. Mamy również złożone wnioski o pozwolenia lub o zgłoszenia, bo w przypadku przedszkola konieczne było pozwolenie, ponieważ jest budynek objęty nadzorem konserwatora zabytków. Te dokumentacje są przygotowane. Termin upływa 29 kwietnia formalny na odbiór tej dokumentacji. Ona zostanie odebrana przez gminę Skawina i zostanie w nas, myślę, że w maju przekazana do gminy Czernichów, więc tutaj mamy komplet dokumentacji projektowych, mamy świadectwa energetyczne tych budynków. Świadectwo energetyczne budynków to jest jedna rzecz, która będzie musiała podlegać, musimy je zmienić, to będzie koszt pewnie około 800-1000 zł dla każdego świadectwa. To wynika nie z tego, że wykonawca nie wykonał, tylko z problemu takiego, że wytyczne ZIT-u zmieniły się dwa tygodnie, RPO zmieniły się dwa tygodnie temu co do zawartości świadectwa energetycznego. Wykonawca wykonał je wcześniej zgodnie z wcześniejszymi dokumentami województwa, no trudno od niego wymagać już po odbiorze, żeby kolejny raz je za darmo aktualizował, więc taki koszt będziemy musieli podnieść własnego budżetu. Myśmy próbowali rozmawiać z wykonawcą, ale on twierdzi, że już wszystko oddał, wszystko przekazał protokolarnie, no i trudno się z tym nie zgodzić. I to są te zadania termomodernizacyjne. Tam oczywiście będziemy, i tu myślę, że się nie będę odnosił, ale generalnie we wszystkich tych projektach ZIT-owskich będziemy musieli ponieść koszty związane z przygotowaniem analizy finansowej tych projektów. Teraz nie będzie studiów wykonalności, więc to nam odpadnie, się zmieniły troszkę zasady, ale sam wniosek jest na tyle rozbudowany, że właściwie wszystkie informacje, które wcześniej były zawarte w studiach wykonalności, jeżeli Państwo mieli do czynienia z tego typu dokumentami, będą powielone we wniosku, odpadnie ta taka opisówka, która była zawsze i która zajmowała z 80% tego opracowania. Ale analiza finansowa, której koszty szacujemy w zależności od projektu, od 5 tysięcy nawet do 30-40 tysięcy będziemy musieli ponieść. Na to mamy zapewnienie środki w budżecie. Generalnie na wszystkie zadania związane z tym prawie wszystkie mamy zapewnienia środki budżetowe bądź wieloletniej prognozie finansowej, one są zapisane. Także no nie wszystkie, ale tak 70% zadań. Ja może jeszcze po kolei, czy dalej będzie, opowiem o wymianie pieców, to też wcześniej wspominałem, ten projekt, on tutaj nie wymaga żadnych dokumentacji wymiany pieców w gospodarstwach domowych na gazowe. On nie wymaga dokumentacji projektowych, ponieważ tam będzie taki sposób jak w PONE, czyli ludzie będą do nas przychodzić z fakturami na zakupione piece. Oczywiście będziemy zobowiązani, zarówno my, jak i instytucja pośrednicząca, czyli tutaj Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Krakowska do kontroli ewentualnych zakupów. Potem mamy trzy zadania związane z przebudową infrastruktury drogowej. Dwa zadania są na etapie przygotowania koncepcji, czyli budowa dwóch park and drive'ów, nazwijmy to tak górnolotnie, tak naprawdę 32 miejsc parkingowych na 20-30 samochody. Jedno zlokalizowane w Czernichowie, drugie zlokalizowane w Rybnej, czyli takie są wstępne założenia, oraz kilkunastu punktów przesiadkowych, czyli tak naprawdę bardziej rozbudowanych przystanków autobusowych, gdzie będzie możliwość wysadzenia danej osoby i
to jest na etapie koncepcji, do 31 lipca ta koncepcja ma być przygotowana. Założenia pierwotne były takie, że będziemy robić przetarg na zaprojektuj i wybuduj. Ostatnio rozmawiałem z szefem, że tam po analizie innych wniosków składanych przez inne gminy jednak chyba będziemy najpierw projektować to zadanie, a potem będzie realizacja osobna. Ale to jest jeszcze kwestia późniejszych ustaleń. Drugim zadaniem jest to, co pewnie Panią Agnieszko bardziej interesuje, czyli budowa tych ciągów pieszej jezdy, tak. Bo to jest obejmuje również miejscowość Kłokoczyn. Ona również, koncepcja do 31 lipca ma być zrealizowana. Tutaj dzisiaj rozmawiałem z Panem Dyrektorem, że to zadanie wydaje się trudniejsze niż wszyscy na początku myśleli, ponieważ są tutaj rozbieżne oczekiwania głównych zainteresowanych, czyli samorządu województwa, zarządu dróg powiatu krakowskiego. Tak naprawdę wykonawca też zadaje pytania, co ma robić, ponieważ wymaga, czy samorząd województwa i zarząd stowarzyszenia wymaga, żeby to zarząd dróg powiatu krakowskiego określił wymogi dotyczące ścieżek pieszojezdnych. Ja tutaj akurat po części będę po stronie pana Mariana, że to chyba nie do końca tak powinno być. No ale pewnie będą tutaj narady i spotkania. Generalnie Pani Agnieszko, koncepcja ma też również do 31 lipca powstać. Ona będzie obejmować od miejscowości Kłokoczyn do Czernichowa, obwodnicę Czernichowa, tak pokrótce, i obwodnicę Czernichowa w kierunku Wołomic. Rozumiem, tylko że jest już pewien jakiś plan i pewne daty są już wskazane. Oczywiście po zapoznaniu się z tym planem zauważyłam, że w 2017 roku mamy zaplanowaną już po części realizację. Czy uda nam się... Panie Agnieszko, w związku z tym, że my tu jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że te środki to nie są środki konkursowe. To są środki, które są przypisane do naszej gminy. Mamy tutaj na tyle elastyczna... Tu jest możliwość zmiany harmonogramu realizacji zadania. Mamy to, generalnie to zadanie wykonać do 2021 roku. Generalnie te wszystkie nasze środki. I ja mam te informacje, bo myśmy też zmieniali już harmonogram dotyczący azbestu, to wynikało z odbioru azbestu, to wynikało z braku wytycznych samorządu województwa małopolskiego co do realizacji tego zadania. Myśmy już przekładali na przykład jeden projekt na rozpoczęcie jego realizacji. I tutaj zarząd stowarzyszenia jest bardzo elastyczny, to znaczy na wszystkim zależy na tym, żeby to zrealizować. I samorządowi województwa, i zarządowi stowarzyszenia, i gminie. Te zadania są, Pani Agnieszko, wpisane po prostu wprost w strategię metropolii. To jest troszkę inaczej niż w zadaniach konkursowych. Bo tam te terminy są rzeczywiście zawite. Tutaj mamy, oczywiście informacja musi od nas wcześniej wyjść, tam bodajże 2 miesiące wcześniej będą trwały korekty, ale tutaj jakby nie obawiałbym się co do realizacji, a faktycznie opóźnienie tego. Rozumiem. Czyli to niekoniecznie musi iść zgodnie z harmonogramem. Pani Agnieszko, tak, to tak naprawdę niekoniecznie musi... Nie jest to zadawalające. Znaczy, to jest tak, że myśmy tworzyli ten harmonogram. Powiem tak, ja go tworzyłem nawet, powiem szczerze, trochę... nie jesteśmy, Pani Agnieszko, przewidzieć w 2014-2015 roku, kiedy to było tworzone, jak będziemy realizować te zadania. One w części zostały wpisane po prostu, te daty, tak jak zostały wpisane, więc to akurat moja wina, że pewnie część nie będzie realizowana w takim terminie, jaki było przewidziane, chociaż tak naprawdę staramy się z Panem Marianem, żeby tak było. Co do trzeciego zadania związanego z infrastrukturą tych ciągów pieszojezdnych, to jest zadanie, które będzie w założeniu miało być realizowane w Wale Wiślanym. Tutaj tak naprawdę czekamy na decyzję gminy gminy Liszki, która na swoim terenie również ma to realizować. I wydaje mi się, że jeżeli ona nie będzie realizować tego zadania, a wiemy, że oni mają tam problemy, szczególnie w miejscowości Piekary, ponieważ tam nie ma wału w jednej części. Więc jeżeli oni będą realizować, to prawdopodobnie będziemy przesłać to na inne zadania. Ale tak, to zadanie jest rozpoczęcie planowane dopiero w 2019 roku, więc tutaj mamy jeszcze jakby możliwość rozwoju. Kolejne zadanie to jest usuwanie azbestu, to wspomniałem wcześniej, tutaj byliśmy zmuszeni do przesunięcia, a to właściwie sam samorząd województwa i metropolia wnioskowało o to przesunięcie, ponieważ
Dopiero na koniec marca pojawił się dokument uszczegółowujący sposób realizacji tego projektu. A myśmy mieli rozpocząć już w maju, więc tutaj tak naprawdę rozpoczęcie będzie pewnie w październiku. Będzie, ja myślę, że w tym roku będzie odbieranie, a bez części zabezpieczony z własnego budżetu, takie przynajmniej jeszcze przekazała informacje. A pewnie już może w części też z tego projektu. Tak, ale tutaj byliśmy zmuszeni do przesunięcia, rozpoczęcia tej inwestycji. Przepraszam, przypomnijcie mi jeszcze. Mamy strefę aktywności gospodarczej, myślę, że to jest najtrudniejszy temat. Tutaj do zobowiązania, jakie zapadły, są takie, że starosta i zarząd starostwa powiatowego w Krakowie ma zdecydować do końca kwietnia, czy chce realizować ten projekt. No już jesteśmy na dniach, więc myślę, że ta decyzja... Mamy sprzeczne informacje. Z jednej strony cały czas słyszymy, że tak, że chcą go realizować, z drugiej strony sami widzą, że to jest nie do końca zasadne. Więc tutaj w związku z tym, że to jest na ich terenie, właściwie czekamy. No, my mamy do końca maja przekazać stowarzyszeniu, czy my będziemy realizować to zadanie. A to nie jest nasz teren. Wstępne rozmowy, tutaj rozmawialiśmy z byłym kierownictwem Agencji Nieruchomości Rolnych co do terenu w Rybnej, ale tam niestety również zmieniły się władze, więc pewnie te rozmowy będą musiały zacząć się od początku. Dziękuję bardzo. Nie pamiętam, pamiętam jeszcze jakie zadania widzicie są, ale... Jak będą pytania, to myślę, że jeszcze będzie taka okazja. Proszę radny. Ja mam dwa krótkie pytania do pana kierownika z GIP-u. Chodzi mi na kierowniku, na jakim etapie ta studnia jest ewentualnie w tym zawodzie i ile osób zbliżało już podłączyło się do sieci rodzinnej. Zdecydowane pismo, także moja rozmowa prowadzona przez
Bardzo proszę, kto z Państwa chce zabrać głos? Proszę, teraz na może ja jeszcze w sprawie tej wody nieczystej. Takie przyszło mi do głowy pytanie, czy ewentualnie dla tych domów, gdzie mamy najgorszy stan wody, czy nie byliśmy w stanie zapewnić do czasu czyszczenia, które tam się odbędzie w kamieniu, na przykład za miesiąc, jakiejś zastępczej czystej wody? Pan kierownik jest na bieżąco z tematem, ale jeszcze tak teraz mi to przyszło do głowy. Wiesz, akurat no, tu z mieszkańcami porozumieliśmy się, że oni będą w stanie sobie wyczuwać te przyłącza i tą wodę brudną nie będziemy odliczać. Tutaj nie ma też z naszej strony żadnego problemu. Mówię, na dzisiaj są takie ustalenia. No, jeśli ktoś będzie zgłaszał taką potrzebę, weźmiemy to pod uwagę. Po prostu ile brudnej wody spłynie. Ile brudnej spuścimy, to będziemy odliczać później od razu. Okay. Dziękuję. Proszę, radny Paszcza. W tym samym temacie prośba, bo z przyjemnością usłyszałem tą wiadomość, więc prosiłbym, żeby też konsekwentnie dokonywać czyszczenia dalszych sieci, bo w Wołowicach również jest taka sytuacja, jak na przykład straż potrzebowała kilkakrotnie zatankować hydrantu, to potem okoliczni mieszkańcy już nie mogli używać przez kilka dni, ale płyna i woda o zupełnie innym kolorze z kranu. No bierze się stąd, że od czasu wybudowania, że przez wiele lat po prostu tam jest osad, więc prosiłbym, żeby to czyszczenie kontynuować. A ponieważ jest pozytywna odpowiedź dotycząca eksploatacji wodociągów, to ponownie prośbę, którą składałem wiele czasu temu, czy nie udałoby się oznakować karbon obrazkową hydrantów, które są działające. To też w sytuacji w nocy, kiedy strażacy potrzebują zatankować, czy świecą latarką, nie próbują kręcić w dowolnym hydrancie, który jest nieczynny, tylko wtedy oświetlili, wiedzieliby, że ten hydrant jest działający. Nie wierzę w to, że zrobimy akcję i naprawimy wszystkie, bo to jest praktycznie nierealne. To ogromne koszty i mamy mnóstwo nieczynnych. Natomiast, żeby przynajmniej kilka miejscowości było do tankowania hydrantów, żeby nie szukać, nie błądzić, żeby na przykład miejscowa straż mogła sąsiednie jednostki pokierować w to miejsce, gdzie jest pewny hydrant, żeby on był znakowany. Różnie to bywa, jest głęboko w trawie, czasem za płotem długość. Tak, po prostu szczególnie wieczorem latarką, jakby przyświecił, to on by był widoczny z daleka. Także taka sugestia, to niewielka praca naprawdę w sytuacji zagrożenia. Proszę Państwa, kiedy się budynek pali czy coś, to wszyscy latają jak naprawdę z wysoką adrenaliną i każda pomoc w tym wypadku rozsądna ma sens. Także zawsze jest problem. Kolejna sprawa, jeśli jestem przy głosie. Chciałem podziękować panu kierownikowi. Dawno zgłaszałem, ale jest znak ustąp pierwszeństwa. Być może on dawno jest, ale ja go teraz zauważyłem. Teraz jest u nas w Wołowicach. Natomiast w pobliżu tego miejsca, tam gdzie ostatnio była wycinka topoli, jest studnia, która mocno wystaje. Była jakaś firma, robiła remonty cząstkowe. Tam by się przydało tą studnię jakoś odkleić, przynajmniej żeby ona tak paskudnie nie wystawała. Ci, którzy są miejscowi, umieją ją tak objechać sprytnie, że nie urywają zawieszenia, natomiast jak obcy kierowca jedzie, to urywa zawieszenie. To nie wiem, czy pan kierownik zakładu gospodarki, no to czy to drogowa bardziej sprawa, czy kanalizacyjna, to tego nie wiem, ale to się dogadajcie pana. Właśnie panie. Postawka, postawka. Zapytajmy się pana. Tam gdzie trzeba, teraz to tak. Bardzo proszę, kto z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę, przechodzimy do wolnych wniosków, jeżeli się Państwu nasunie jakieś pytanie, to będzie można go zadać. Przechodzimy do punktu wolne wnioski. Kto z Państwa chce zabrać w tym punkcie? Proszę bardzo, Pani Sołtys. Ja chciałam zgłosić, ponieważ złożony został wniosek do Pana Wójta w imieniu mieszkańców Rady Sołeckiej o zwrócenie się, zwracam się z wnioskiem o powierzchni działającym w wprowadzenia w bieżącym roku do budżetu gminy Czerników zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji budowy chodników drogi powiatowej w Wołowicach. Inwestycja jest ta, no, konieczna. Jest bardzo niebezpieczna ta droga, jest droga przy dwóch placówkach.
Dziękuję bardzo. Proszę, panie ministrze. Pani sołtys, myśmy w tamtym tygodniu skierowali pismo do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego. Dzisiaj zostało skierowane również do Starostwa Powiatowego, do Zarządu Starostwa z prośbą o projektowanie właśnie tej inwestycji również w Dąbrowie i w Czułówku również. Cztery tematy zostały o projektowanie tych inwestycji. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pani sołtys, później pan sołtys w Krakowie. Ja jestem odnośnie tych pomników, to prosiłam, żebyście się tam uwagę w projekcie do kawalerzy Dolej Czarnasz. Część Agacia to jest, no to my jeszcze tam jest jedynie dwa odbyłość, tam powiedzmy było, że tam pani sołtys, ta sytuacja, tam mamy projekt aktualny i tam trzeba środki niebudżetowe na realizację tego zadania. Proszę bardzo, osoby z Krakowczy. Szanowni Państwo, panie wójcie, ja też muszę być trzy dość poważne tematy. Jak mi się dało, to bardzo bym prosił na bieżąco, bo tak się zagubię. Wrócę do drogi na Machaczki. Ja już kilkakrotnie z panu kierownikowi zgłaszałem w ostatnim czasie, jest to, tak powiem, tragicznie. Chodzi mi konkretnie o przyjmowanie elektroników drogi gminnej. Łącznie z podbudową, nie mówię o klinicu czy tamte, tylko nawet te kamienie grube podbudowa kamieniowana. Zostaje od pasmarki jakieś 30 cm, reszta jest wszystko zaorana. No, nawet jest problem z pchnięciem się tymi samochodami. Pan kierownik twierdzi, że rozmawiał z tymi rolnikami, nie skutkuje, no stoi znak, który jasno i wyraźnie mówi, co, jakie przepisy, jakie kary. Jeżeli nie skutkują rozmowy, to może faktycznie dla tych panów kogoś ukarać, albo niech odbuduje ten zniszczony takim drogiem. Naprawdę warto przyjechać i zobaczyć, co ludzie posiadają na drogę gminnego. A gmina ma niestety spore środki finansowe nakłada na budowę i remonty dróg. To zostawiam bez odpowiedzi może na razie, bo to jest do oglądu. Natomiast interesuje mnie druga sprawa, remont wału. Od jakiegoś czasu po prostu sprawa ucichła, choć ostatnimi czasy doszły słuchy, że wał będzie remontowany i to już. No, jeżeli ktoś ma taką informację, bardzo bym prosił o wykazanie mi, bo od 6 lat się staram i stale dostaję pisma, nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy. A tu wypłynął taki wniosek i jeżeli by pan mówił coś na ten temat w sprawie tego remontu, czy to będzie, czy nie będzie, jaka jest perspektywa? Panie sołtysie, jeżeli chodzi o wał na Wiśle, to ja może powiem w ogóle o zadaniach, które miały być realizowane przy Wiśle, ponieważ myśmy jeszcze za poprzedniego wojewody pana Mindela rozmawiali w sprawie ewentualnych realizacji zadań na Wiśle, ewentualnych polderów. Generalnie tam było powołane biuro do spraw dorzecza Górnej Wisły. To biuro jeszcze formalnie istnieje, ale tak naprawdę obecnie nie ma pracowników. Więc nie bardzo jest tam na tym etapie z kim rozmawiać. Ja nie wiem, panie Józku, czy pan ma informację w sprawie remontu tego wału obecnie? Bo ja przyznam szczerze, że od nich takiej informacji nie otrzymałem, że będzie to remontowane. Więc ja takich, panie sołtysie, informacji nie mam, ale pan Józek jakieś. Chcę dopowiedzieć, pewnie
związany ze swoją funkcją. Pan kierownik zapomniał, a na komisji jeszcze była gorsza informacja podawana i ona tak rzeczywiście chyba wygląda, że zadania małopolskiego zarządu melioracji, które były zadaniami rządowymi, ale to była jednostka marszałka, przechodzą do nowo utworzonej jednostki od 2007 roku, jeszcze nie do końca wiadomo, znane są jej kompetencje. Będzie to jednostka rządowa, coś w rodzaju RZGW, chyba to pochłonie RZGW, czyli jeśli naprawa wału będzie wyglądała tak jak utrzymanie koryta Wisły przez ostatnie 40 lat, no to ja jestem przerażony. Bo nadawaliśmy na małopolski zarząd, nie da się ukryć, ale prace jakieś były regulacyjne wykonywane. Natomiast jeśli chodzi o Wisłę, utrzymanie Wisły przez RZGW, to były zerowe albo minusy, nawet nie. Dobrze. Bardzo proszę, panie sołtysie. Proszę. Trzecia sprawa. Mieszkańcy coraz różniej są coś takiego jak z panem wójtem rozmawiają na temat regulaminu, który ma uregulować kwestie dofinansowania do oczyszczalni przydomowej. Jest sporo mieszkańców, którzy naprawdę chętnie by budowali oczyszczalnie przydomowe, no tylko czekają po prostu na ten regulamin i na jakieś pomoc ze strony gminy, skoro jesteśmy poza aglomeracją, żeby warto czymś takim się zająć. Panie sołtysie, tu mogę odpowiedzieć. Jestem po rozmowach z szefem. Jesteśmy na etapie przygotowania uchwały takiego regulaminu dofinansowania. Generalnie w tym zakresie to dofinansowanie będzie bardzo podobne w konstrukcji do dofinansowania piesów, czyli będzie zwrot za poniesione koszty realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Będzie to na podobnych zasadach jak jest w gminie Brzeźnica. Nie ukrywam, że tutaj od nich otrzymaliśmy pomoc. I mam nadzieję, że na majowej, może nie sesji, ale na majowych komisjach pewnie już sprawą się Rada zajmie. Będzie to dotyczyć tych obszarów poza aglomeracją. Dziękuję bardzo. Ja tylko króciutko jeszcze w ślad za tym, o czym mówił pan sołtys. Proszę państwa, sprawa bardzo prozaiczna, ale niestety w ten sposób, czyli chodzi o dorywanie do samych dróg głównie gminnych, zawracanie na drogach gminnych przez rolników. No jest to dosyć uciążliwe. Wszyscy musimy na to zwracać uwagę, bo drogi są niszczone, zasypywane ziemią. Jeżeli to nie jest asfalt, niestety nie zostanie spłukane, tylko wymiesza się albo z kamieniem, albo ze struchtem. I wszyscy musimy na to zwracać uwagę. Proszę? Tak. Trzeba po prostu zwracać uwagę zainteresowanym, zgłaszać, bo jest to w bezmyślny sposób niszczone. Bardzo proszę w tym punkcie, kto z państwa chce zabrać głos. Proszę bardzo, jeszcze państwo. Panie przewodniczący, chciałem zapytać, jaka jest możliwość kontrolowania tego? Jak można kontrolować tych rolników, którzy po prostu tak naprawdę zaorywują te drogi? Bo naprawdę jest to nagminne i notorycznie jest to zgłaszane przez mieszkańców, no ale jak można ich, że tak powiem, co mam, złapać ich za rękę, przyprowadzić na gminę i pokazać, że to ten? No bo naprawdę no, rzeczywiście jest straszne. Tu pewnie trzeba zgłosić do Urzędu Gminy i myślę, że Urząd Gminy musi tutaj wystąpić do policji, bo tutaj to jest chyba wykroczenie, przestępstwo to pewnie nie jest, ale wykroczenie i w ten sposób karać te osoby. Ja myślę, że to proszę zgłaszać do Urzędu Gminy, ponieważ no my będziemy stroną tutaj w tym zakresie, do pana kierownika Kipka, bo udzielam się do organizmu. Bardzo proszę w tym punkcie, ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos. Nie widzę. Przeczytam państwu harmonogram prac rady i komisji poszczególnych w maju. Szybciutko. Planowana sesja jest 23 o godzinie 17 maja oczywiście. Komisja Budżetu i Finansów 19 maja o godzinie 17. Komisja Inwestycji i Rozwoju 18 maja o godzinie 17. Komisja Gospodarki Komunalnej 17 o godzinie 17. Komisja Edukacji ma dwa posiedzenia zaplanowane 9 maja o godzinie 17. W kwestii regulaminu wynagradzania nauczycieli, dlatego wszyscy zainteresowani. Bardzo proszę państwa, śledźcie to, co się dzieje na poszczególnych gminach.
nie oczekujcie, że na wszystkich komisjach będą wszystkie tematy poruszane. Po prostu trzeba to śledzić. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, a powinien być, no to komisje są otwarte, można przyjść i brać udział w dyskusji i w rozstrzyganiu problemu. A to po Komisji Edukacji, Komisja Administracyjno-Statutowa 12 maja o godzinie 17, Komisja Rewizyjna 10, tak Pani Przewodnicząca, dobrze? 10 o godzinie 17. Serdecznie Państwu dziękuję za przybycie. Zamykam sesję i miłego wieczoru.